Witajcie moi kochani, ja się nazywam Lili, a mój kanał to Mistyczny Ogród u Lili, dawny Mistyczny Ogród Tarota. Kochani moi, serdecznie witam na kanale wszystkich nowych subskrybentów, oczywiście wszystkich moich stałych widzów. Kochane moje perełki, pamiętajcie, że każdy z Was jest dla mnie najważniejszy, każdy. Razem tworzymy ten mistyczny ogród, razem, bo co bym ja tutaj sama, słuchajcie, gdyby Was nie było, każdy z nas jest tutaj najważniejszy. Jak takie kwiatuszki jesteście w tym moim ogrodzie. Cudownie ukochuję, utulam każdego Ciebie. Witam oczywiście na poziomie bursztynowym wszystkich, którzy jako pierwsi pojawili się na tym poziomie z chęcią wsparcia kanału drobniutką cegiełką w kwocie 4,99 zł na miesiąc. W podziękowaniu za to wsparcie, kochani, ja tam przygotowuję codziennie na zakładce na YouTubie, na zakładce Społeczność. Tam jest taka specjalna zakładka wtedy dla wspierających, tylko dla wspierających, nazywa się Społeczność Premium. I słuchajcie, tam codziennie karta dnia się pojawia z opisem, albo tam na karcie jest napisane, to taka podpowiedź na nas na dany dzień, albo cytat dnia jakiś piękny. Czasem już tam zaczynamy dyskutować na temat tych cytatów, więc bardzo fajnie, bardzo mi się podoba, bardzo cudownie. Dziękuję każdemu Tobie, którzy się tam odzywacie. Fantastyczni jesteście. Perełki kochane. Ach, jestem tak wzruszona, że tam jesteście, bo bardzo się zastanawiałam, czy to się uda, czy to wystartuje. Wystartowało. Jest tam już dużo fantastycznych osób. Utulam każdego Ciebie, każdego mego wspierającego. Ubóstwiam Cię po prostu za to, że jesteś, że się odważyłeś, że tam jesteś, że chcesz wspierać kanał. Oczywiście oprócz tego mamy energię dnia, takie wideo na każdy dzień, no i takie inne jeszcze mamy, rozwój duchowy, refleksje z natury, no pomalutku tam będzie się coraz więcej rzeczy pojawiało, więc takie też inne, może jakieś fajne rzeczy. Ja ciągle coś, słuchajcie, wymyślam, gdzieś mnie ciągle nosi, także na pewno coś tam niedługo nowego powstanie. No i niemniej jednak, słuchajcie, nadal przygotowuję kolejne poziomy, będziemy mieć jeszcze potem kolor szmaragdowy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także tak, dajecie mi, słuchajcie, siłę, motywację, inspiracje, żebym dalej to budowała, żeby powstawały kolejne poziomy. Także dziękuję Wam, kochani. Utulam Was mocno. Oczywiście zapraszam każdego Ciebie, jeśli masz ochotę dołączyć do tego tej fantastycznej grupy społeczności tam na poziomie bursztynowym. I co, kochani? Dzisiaj spotykamy się na czytaniu na miłość. To już będzie tydzień 24 styczeń, 31 styczeń. Wyobrażacie sobie? Jejku, tyle co święta były, a tu koniec stycznia, zaraz luty za pasem. Zobaczcie sobie, bo jest też nagrany taki filmik miłość ogólna, na ogólne, jakby ogólne energie, co przychodzi. Powiem Wam, że no ciekawy ten materiał z channelingu, bo przyszło mi bardzo dużo z channelingu, same duże arkana, słuchajcie, czułam, żeby wyciągnąć, także karty te wyjęłam, te piękne właśnie takie czakrowe na miłość, więc serdecznie także zapraszam. Jeszcze raz witam serdecznie wszystkich nowych, którzy tu są nowi na kanale, subskrybenci. Rozgoście się, kochani, przejrzyjcie sobie playlisty. Cały materiał jest poukładany w playlisty, tam macie dużo wybierz kartę też anielskie, macie rozwój duchowy, pogotowie energetyczne się nazywa, macie też takie refleksje z natury na tym pierwszym poziomie, no i przeróżności, co byście tam nie chcieli, kochani. Są oczywiście filmiki też, jakaś kropelka astrologii, jakieś pierwsze filmiki z numerologii, pierwsze filmiki Szkoła Tarota, tam jest dosyć dużo już tych filmików, słuchajcie, natomiast oczywiście będą powstawać kolejne, ale już takie, słuchajcie, kolejne. Tą Szkołę Tarota to ja chyba przeniosę na ten poziom bursztynowy, te dalsze filmiki, właśnie za tą cegiełkę 4,99 zł, myślę, że miesięcznie oczywiście, więc myślę, że to jest taka drobinka, taka kropelka, że tak jest ok. Dobrze, tyle, kochani, zaczynajmy tu, bo można gadać, słuchajcie, cały dzień, a można też cały dzień przepracować, prawda, także takie są dwie rzeczy. Wzięłam Wam dzisiaj dwie rzeczy możliwe. Wziąłam Wam dzisiaj, kochani, takie karty inne troszkę. Te właśnie czakrowe sobie poprzesuwamy. To moje krzesło to jest po prostu, słuchajcie, tak rozmowne ostatnio, że to jest aż niemożliwe. Cały czas to gada, cały czas by coś chciało tutaj odezwać się. No, leż tu ładnie. Natomiast tu sobie damy gdzieś te minerałki, bo to mi tak fajnie ostatnio działało, jak to tu było. Jejuś, a może sobie wyciągniemy te karty też, czekajcie, gdzie ja tu mam te karty. Może sobie też te wyjmiemy, będziemy sobie tu układać. One są takie piękne, prawda? W ogóle to pudełko to jest, magia. Dobrze, czyli tu mamy, idziemy tak, czyli teraz będziemy mieć, słuchajcie, baranka i wtedy musimy sobie przesunąć te kamyczki. O, może tak sobie będziemy dawać, zobaczcie. I mamy baranka pierwszego. Muszę sobie przełożyć te karty, żeby szło po kolei, tak. Niemożliwe to krzesło jest. Co za gaduła po prostu. Gada i gada. No. Muszę chyba do jakiegoś majstra go oddać, słuchajcie, żeby mi tu zreperował to. Dobra, dobra, koniec już tego gadania. Tak, sobie zostawimy miejsce. Ok, czyli zaczynamy, kochani, od baranka. 24-31 styczeń. 2021 rok i najpierw się zapytamy miłość, relacje, związki, co idzie nowego do baranków. Słuchajcie, bo coś mi tu jeszcze rozprasza, jakaś nitka. Co idzie nowego do baranków? Co idzie nowego do baranków? 31. O, nowy początek, słuchajcie, fantastycznie. Będzie trzeba podjąć ważną decyzję. Uwaga, żeby ta decyzja nie była podjęta... powiedziałabym tak na wariata, zbyt spontanicznie, dlatego, że karta głupca to jest fantastyczna karta, to jest nowy początek, nowa możliwość, ale to taki zupełnie nowy etap, słuchajcie, w życiu. Bardzo dużo kart wypadło. Natomiast, kochani, już się tu rozpatrzymy, co chcę powiedzieć jeszcze o tym głupcu. No tutaj jest niebezpieczeństwo właśnie podjęcia nieodpowiedzialnej decyzji za szybko, bez zastanowienia, podejście takie troszeczkę dziecinne, mało odpowiedzialne, czyli uwaga, tak? Uwaga. Widzimy tu także kolor czerwony. Ja tu proponuję, słuchajcie, żeby się troszkę uziemić. Mamy też oczywiście cesarzową, mamy to potwierdzone tutaj i teraz zobaczcie, jak niesamowity tu jest, zobaczcie, co się dzieje. Mamy głupca, maga, arcykapłankę, cesarzową, słuchajcie, i słoneczko. Dla baranków fantastyczny tydzień, słuchajcie, w miłości, w relacjach. Możemy sobie stworzyć nową relację, jakby wykreować relację na nowo. Czyli jeśli masz relację swoją, to może być romantyczna relacja, czyli miłość taka, wiecie, do mężczyzny czy do kobiety, tak, romantyczna, ale to może być każda inna relacja. I teraz zobaczcie, Max z arcykapłanką i z głupcem razem, no i oczywiście z cesarzową, ale tu weźmy na razie pod uwagę taką magię, bym powiedziała, tak? Zadziewa się tu absolutna magia, bo jest pokazane. Weź pod uwagę, korzystaj z całego swojego doświadczenia, jakie masz zdobyty, całej swojej jakby księgi mądrości, jaką masz w sobie. Całej tej księgi. Ja nie mówię o rozumie, słuchajcie, tylko całość, co masz w sobie, całą mądrość, całą wiedzę w twojej duszy, w twoim serduszku. Do tego zobacz, jakie masz dostępne, z czego możesz budować, może tak powiem. Co masz dostępne tutaj, co dla ciebie funkcjonuje, co jesteś w stanie wykorzystać, żeby stworzyć fajną nową relację, żeby stworzyć fajną nową rzeczywistość dla siebie, słuchajcie. Do tego zaczynamy od zera, czyli wszystko, co, słuchajcie, tam gdzieś było niewarte, co szkodziło, co nam nie odpowiadało, albo jakieś toksyny wewnętrzne typu brak wybaczenia, zostawiamy to za sobą, bo tu wchodzimy w zupełnie nowy początek, od zera idziemy, tak? Cesarzowa znowu mówi tak: zadbaj też o ciało, zadbaj też o tą sferę cielesną, bo tu mamy, słuchajcie, takie bardziej, powiedziałabym, taka wiedza głęboka, prawda, z duszy, całe doświadczenie, jakie się posiada, Tutaj mak to jest działanie, to jest podjęcie się działań właśnie w tych obszarach, w których jesteś w stanie coś zbudować, ale też magia, prawda? Też taka alchemia wewnętrzna. Każdy z nas ma takie w sobie, takie coś. I ja na to mówię alchemia wewnętrzna, słuchajcie, czyli taka niezwykła, indywidualna mieszanka energii, która sprawia, że na przykład albo nas do kogoś ciągnie, albo nas od kogoś odrzuca, tak? No więc teraz możemy tutaj z tego skorzystać. Do tego zastanawiamy się, gdzie ja tu mogę kreatywnie zadziałać, bo i mag jest kreatywny, i cesarzowa jest kreatywna, słuchajcie. Więc zobacz, rozejrzyj się, z czego czym dysponujesz, co możesz tu zrobić, pouwalniać może jakieś stare żale, pretensje jeszcze, słuchajcie, po to, żeby samemu oczyścić sobie energię i żeby zaznać spokoju wewnętrznego. To nie robimy tego dlatego, żeby komuś dobrze zrobić, bo jeżeli trzymasz w sobie jakieś toksyny, właśnie jakieś negatywne myśli, to ty nie dokuczasz nikomu innemu, tylko sobie samemu. I to jest takie piekło w głowie wtedy. Zostawcie to już. Uwolnijcie. Nie dlatego, że ten ktoś zasługuje, dlatego, że ty zasługujesz na spokój wewnętrzny. Cesarzowa mówi mi: zajmij się też ziemskimi sprawami. Uziemiaj się. Skup się na uważności, niech twoja świadomość pomaga ci być tu i teraz. Jak to zrobić? Wychodząc do przyrody właśnie, mając kontakt z innymi. Tu chodzi o jakąś też współpracę. Chodzi o to, by, no ja tu dosłownie czuję, wychodzić też do słońca, energetyzować się tym słoneczkiem, pozwalać, żeby ono wpływało na nas, na nasze wnętrze i żeby tak to rozświetlało nam, czyli podnosić wibracje, robić rzeczy bardzo pozytywne, trochę radości więcej wprowadzić do życia, bo tu mamy głupca, tu mamy słoneczko, obie te karty mówią: wprowadź więcej radości do swojego życia. Przestań się skupiać tylko na tym, co trzeba zrobić, co trzeba załatwić. Życie nie tylko na tym polega, prawda? Ach, widzicie, ja sobie nie wyjęłam tu. No dobra, to będę gadać i będę sobie tu wyjmować, słuchajcie. Życie nie polega tylko, kochani, na pracy, na obowiązkach, na jakichś rzeczach do załatwienia. Jeżeli jesteś w związku, to też pamiętaj, że każdy związek potrzebuje też takiego luzu, potrzebuje takiej przestrzeni właśnie. Więc jedna rzecz, nie musisz wszystkiego wykonywać ze swoim partnerem, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, możesz czasem sobie też pozwolić na jakąś wolność osobistą, wyjście gdzieś samemu na przykład, bo to jest fajny związek, słuchajcie, nie trzymanie się kurczowo jeden drugiego. Kolejna rzecz, arcykapłanka namawia do poszukiwania prawdy, bo tu jakaś iluzja jest. Jakąś iluzję możesz odkryć w tym tygodniu baranku, bo po pierwsze masz maga, po drugie głupie, czyli nowy początek, i tu jest światło, czyli idziemy do prawdy, tak? Idziemy do prawdy. Ta prawda jest jakby dostępna tutaj dla baranka, słuchajcie, w tym tygodniu. Więc fantastycznie, ja bym powiedziała. Co jeszcze, kochani? Cesarzowa, ona zachęca, tak jak mówiłam, do kreatywności, do tworzenia, do wychodzenia do tej drugiej osoby też. Zobaczcie, ona tutaj coś, mimo że jest cesarzową, wychodzi do kogoś tak z kielichem swoim miłości, czyli z troską, z taką wrażliwością, z miłością. Chodzi tu o to, kochani, żeby, jeśli jesteś w związku właśnie, troszkę zadbać o ten związek. Jeżeli pragniesz tego czy tamtego w tej relacji, co by to nie było, słuchaj, to zamiast czekać, żeby ta osoba przyjdzie i tobie to da, to może ty najpierw to zrób. Ty najpierw wyjdź do tej osoby z tym czymś, zaproponuj jej na przykład jakąś randkę, może choćbyście nie wiadomo ile tam byli razem, nieważne. Możecie dalej randkować, możecie tą iskrę rozpalić i to jest pokazane, bo mag, słuchajcie, on jest w stanie rozpalić na nowo każdą iskrę, która przygasła, bo to jest mag, słuchajcie, do tego jest tu cesarzowa, czyli taka bogini wewnętrzna, czyli jeśli jesteś kobietą, przebudź w sobie boginię wewnętrzną, niech ona tobie działa na korzyść, no, tak jest, niech działa ci na korzyść, niech przynosi same dobra. No i słuchajcie, jak się posłuchamy tutaj tego przekazu, no to na końcu mamy słoneczko, więc radość, szczęście, spełnienie, sukces. Jest takie jedno zdanie, które ostatnio ciągle w głowie mi siedzi. Pamiętaj, żeby było w tej relacji dobrze, czy w jakiejkolwiek relacji, w której jesteś, traktuj innych tak, jak sam chcesz być traktowany. Jedna rzecz. Druga rzecz. Traktuj siebie tak, jak pragniesz, żeby inni ciebie traktowali. I wtedy się tak robi w kółeczko i pięknie ta energia krąży miłości. I jeszcze jedna rzecz. Trzymaj się tych standardów, czyli nie zgadzaj się na nic poniżej. No, nic poniżej, bo tu jest cesarzowa. Każda kobieta, słuchajcie, to jest piękna energia. Jesteśmy portalami, słuchajcie. Każda kobieta jest portalem, przez który na ten świat jedynie w ten sposób można się dostać. Nie da się inaczej. Jesteśmy jak takie świątynie, słuchajcie. I tu chodzi o to, by to zrozumieć o sobie samej, uszanować to, docenić to, poczuć to w sobie. Wychodź do Matki Ziemi, dotykaj drzew, wychodź do lasu, nad wodę, gdzie czujesz, pobądź tam, zakładaj zielone kolory, a uda ci się właśnie połączyć z tą energią, pierwiastkiem żeńskim, który teraz się budzi obecnie w erze wodnika i będzie nas wspomagał jako kobiety. Kochani, słońce. Czuję tu takie przestrzeżenie, pamiętaj, że za dużo słońca może poranić też, także tu uwaga. Wiecie co, ja tu tak dopytam? Nie, bo to nie było pytania. Głupiec. Czym jest ten głupiec tutaj? Czym jest tutaj ten głupiec dla nas, baranków? Pokażcie nam. Oczywiście to pewnie może być 1000 różnych rzeczy, ale takie najważniejsze, tu dla mistycznego ogrodu. O, coś tu mamy. Trójka pentakli, słuchajcie. Może jeszcze jedną kartę. Ewidentnie tu jest zachęta, słuchajcie. I co mamy? Szóstka mieczy. Dobrze, to ja już to rozumiem w zupełności. Ten nowy początek, słuchajcie, to jest szansa, żebyśmy zmienili podejście do związków, relacji, do ról też, jakie się ma, jakie znasz, prawda, z relacji swoich, czy to romantycznych, w miłości, właśnie partnerstwie, czy to w jakichś innych relacjach, czy to, słuchajcie, zawodowych, biznesowych, koleżeńskich takich, przyjacielskich, w rodzinie, nieważne, wszędzie. Jest szansa, żebyśmy teraz zmienili podejście, odeszli od takiego krytycznego spoglądania jeden na drugiego, oceniania, krytykowania, bo mamy 6 mieczy i weszli na bardziej spokojne wody, czyli inny sposób porozumiewania się, bardziej zrównoważony. Mamy 6, to jest harmonia, równowaga, balans. A tu mamy trójkę pentakli, słuchajcie, czyli jeżeli widzisz, że ktoś coś robi i jest warte to docenienia, doceniaj to. To jest jedna rzecz. Druga, współpracuj z tą osobą, czyli partnerstwo. Razem będziecie budować dużo bardziej fantastyczne rzeczy niż osobno. I trzecia rzecz, kochani, pozwalaj jakby innym, żeby też docenili twoją pracę. Jeżeli nie ma tego docenienia, to wypowiedz te słowa, bo mamy 6 znowu mieczy, czyli wypowiadaj swoje oczekiwania na głos. Nie trzymaj swoich oczekiwań w sobie, bo to są wtedy oczekiwania niewypowiedziane i one sprawiają tylko kłopot i pod górkę robią, słuchajcie. Zobaczmy sobie jeszcze, jakie tu mamy dla baranka karty. Fantastyczny tydzień dla baranków. Fantastyczny. Wszystko ci się uda. Czego się tutaj chycisz? Tylko pamiętaj, żeby faktycznie uczciwie podchodzić do tego, tak jak tutaj rozmawialiśmy, tak? Czyli traktuję innych tak jak chcę, żeby inni mnie traktowali, doceniam siebie, doceniam innych, szanuję siebie, szanuję innych, tak? Jak mi coś nie służy, co robię? Odchodzę. Dlaczego? Bo jestem piękną energią i nie zejdę poniżej pewnych standardów, tak? Dobra, tu mamy jakieś tutaj małżeństwa ewidentnie, albo będą tutaj osoby, które będą chciały w tym tygodniu zawrzeć jakieś zaręczyć się, tak? Albo się wręcz pobrać, czyli taki tydzień tutaj fajny też. No właśnie, tylko wiecie co, ja tu czuję dla jakichś osób, zastanów się, czy na pewno chcesz to zrobić. Czy to nie jest właśnie jakaś rola, która jest na tobie na swój sposób wymuszona przez społeczeństwo, bo przecież zawsze tak było, bo to tak wypada. No tak poczułam to dla kogoś. Dobra, idźmy dalej. Dokładnie. Głęboko w serduszku ty doskonale znasz odpowiedź. Zrób dokładnie to, co dla ciebie wydaje się właściwe, co czujesz, że jest właściwe. Do tego, słuchajcie, romantyczne uczucia. Twoje uczucia są prawdziwe i warte exploring, czyli eksplorowania, no mogę tak powiedzieć, prawda? Prawdziwa miłość to jest miłość, romans wszechczasów. I tutaj ta sytuacja wnosi jakby ślub, tak? Czyli jeżeli się zastanawiałeś, czy ktoś tam to jest ta osoba, taka właśnie ta osoba, tak. Jest to prawdziwa miłość, jest to fantastyczne, ale ja tu czuję, bo zobaczcie, mamy 0, 1, 2, 3. Czyli będziecie musieli razem się nauczyć dużo rzeczy, żeby ten związek faktycznie był taki fantastyczny, o jaki wam chodzi, tak? To jest jedna rzecz. I druga rzecz, jak jesteś singlem, jak najbardziej, kochani. No z tych kart to po prostu bije to, że możecie kogoś poznać, ale na początku możecie nie zobaczyć jakby prawdziwej twarzy tej osoby. Dajcie sobie dużo czasu, żeby się przekonać. No i słuchajcie, efekt jest rewelacyjny. Pięknie baranki. Po prostu też mam baranka tu i tam. No i w Wenus mam baranka. Fantastycznie. Dobra, dobra. Lećmy sobie dalej. Słuchajcie, muszę sobie te karty tu poprzekładać, bo mam... To damy tu, a to damy tu. O, i teraz będzie fajnie. Dobra, tu mamy wielkie arkana i lecimy dalej. Mamy teraz byczulisia. Byczek, 24, 31 styczeń. Co tu idzie do byczka w miłości, w relacjach, w związkach? U byczka jakiś chaos troszeczkę na początku, coś będzie trzeba zmienić, sposób myślenia, postrzegania, bo mamy wisielca i mamy kartę świata, czyli trzeba coś zakończyć. Wiecie co, wezmę jeszcze jedną kartę dla byka, byki, o, 25, siła, tak. Byczki kochane, mamy siłę, żeby to zrobić, mamy siłę, żeby zakończyć to, co gdzieś tutaj jest chaotyczne, coś, co przynosi chaos, coś, co przynosi... No ja też czuję taką energię, bo rydwan, słuchajcie, to jest fantastyczna karta jako tako, ale ona wnosi też mnóstwo, no właśnie takiej energii niepoukładanej, takiego chaosu, takiego... jakieś dramaty też, jakieś takie, jak brazylijska taka opera mydlana, słuchajcie, no, że... Jakiś, tu jest cudownie, za chwilę znowu jest, słuchajcie, źle, bo coś tam i albo potem jakieś takie chwile ciszy gdzieś następują, czy to od twojej strony, czy od strony tej drugiej osoby i to wszystko, słuchajcie, to jest taka energia, taka powiedziałabym poczepana, kurczę, no tak mam to powiedzieć, ale na swój sposób też, no jest to toksyczne, prawda, bo nie daje ci to żadnej stabilizacji, prawda? To jest kompletnie, zupełnie coś, co nie daje stabilizacji. Więc tutaj jest teraz pokazane, odnajdź sobie swoją siłę wewnętrzną i zakończ to, co dla ciebie przestało służyć. Wisielec, słuchajcie, to jest potrzeba jakby spojrzenia z zupełnie innej perspektywy. Zobaczcie, ta osoba myśli, że cały świat stoi na głowie. I teraz zobaczcie, ona wisi do góry nogami. Myśli, że wszyscy niewłaściwie postępują. Jak się odwróci tą kartę, to nagle ona, jak się odwróci, to nagle zauważy, że to ona tutaj nie miała jakby no, racji na swój sposób, ale postrzegała coś zupełnie inaczej niż to tak naprawdę jest. I co więcej, zobaczcie na kolor tej karty. To jest kolor indygo, więc trzecie oko, ale na swój sposób widzę tu też niebieski, no ciężko nie zauważyć. I słuchajcie, tam jest jakby takie skały, taki lód też jakby widzę, więc jest to jakaś stagnacja, jest to jakaś skamieniałość, jakby przymrożone serduszko troszkę, przyblokowane, jakby ktoś tutaj zablokował się na miłość ze strachu, że znowu zostanie zraniony. I może to jest tutaj ta energia wisielca, która u ciebie powinna się odwrócić, bo to, że ktoś kiedyś ciebie zranił, ale ty później ucząc się dalej, doświadczając życia, zmieniłeś się wewnętrznie, a pamiętajcie, przyciągamy to, co jest w nas, więc jeżeli ty wewnętrznie się tu zmieniłeś, to też i przyciągniesz inną osobę, więc może przestań się blokować, otwórz się jakby na miłość, zakończ już ten okres chaosu, bo tu czuję takie też wewnętrzne rozedrganie. No niby chcę, ale się boję, no niby chcę, ale jak to zrobić, no niby chcę, ale kiedy ja mam mieć na to czas, no niby chcę, ale jakby to wszystko miało wyglądać, no niby chcę, ale kto to znowu przyjdzie, znowu będzie trzeba, te same rozmowy od początku. No tak czuję, słuchajcie, byczki, że tutaj bardzo dużo osób ma taki miszonk w głowie, bym powiedziała, na ten temat. Dobra, zobaczmy sobie tutaj małymi arkanami tych romantycznych kart. Co mi się tu tak pcha? Pcha mi się tu król buław, słuchajcie, czyli czasem warto podjąć ryzyka, czasem warto zrobić coś, co jakby wychodzi poza strefę komfortu, poza te ramy normalnego zachowania. Trudności pokonasz z łatwością. Są to jakieś wyzwania tutaj, tak? To otwarcie się na nowo na miłość to jest wyzwanie. I tu słuchajcie, nieważne czy ty jesteś singlem i chcesz się otworzyć na nowo na miłość, czy ty jesteś w związku i też sobie zablokowałaś serduszko, czy zablokowałeś z różnych względów. Tak, czy jesteś tu, czy tu, na nowo można otworzyć serduszko. Jeśli coś ci nie służy, słuchaj, masz kartę świat, zakończ to. Zakończ tą fazę, pozwól sobie na coś nowego, na partnerstwo, na współpracę, bo karta siły to jest fantastyczne partnerstwo, współpraca z innymi, takie otwarcie się na ludzi. Jeżeli potrzebujesz pomocy, poproś o pomoc. To nie jest żaden wstyd poprosić o pomoc. Słuchajcie, ja zawsze powtarzam, że nieważne ile razy upadniesz, najważniejsze jest, co się stanie później, czyli jak uda ci się podnieść, otrzepać się z tego kurzu, tak? Poprawić koronę na głowie i dalej do przodu. To jest najważniejsze, kochani. Dużo rzeczy się tu będzie zadziewało w tym tygodniu dla byczka. I to jest ciekawe, bo ta karta rydwanu to jest takie szalone pójście do przodu, a znowu wisielec, takie stop, zatrzymaj się, przemyśl, zastanów się. No i to takie będzie chyba taka sinusoida dla nas, słuchajcie. Raz tutaj będzie ogień nami targał, a potem lodowatość. I znowu ogień, lodowatość. I tu chodzi o to, żeby ogarnąć tego właśnie lwa wewnętrznego, ten ogień wewnętrzny i żeby do równowagi doprowadzić, kochani. Dobra, dopytajmy się tu może tego wisielca dla mistycznego ogrodu, dla wszystkich subskrybentów, oczywiście dla wszystkich z wesprzyj poziomu bursztynowego. Wisielec, co tutaj nam wnosi ta karta? No zobaczcie, jakaś klatka mentalna, tak? Czyli wierzysz, jeszcze może jedną kartę tu poprosimy. Trzymasz się jakby jakiegoś obszaru, wierząc, że musisz tam być, że tak musi być, że inaczej się nie da, a tu pokazują mnie, nie, to jest tylko twoja, to jest iluzja, to jest tylko w twojej głowie, tylko tak ci się wydaje, że to tak musi być, że nie masz możliwości wyjścia, w każdej chwili możesz stąd wyjść, w każdej chwili możesz to zmienić. Kochani, jeszcze jedną kartę bym poprosiła, mistyczny ogród u Lili. Na miłość, 24-31 styczeń. No widzicie, zobaczcie jak te karty pokazują tą energię wisielca, czyli to zblokowanie, to przytrzymanie właśnie. No. Oj, nie będę się prosić. Ósemka, zobaczcie, 88. No po prostu wow, bez dwóch zdań. Ja wam muszę tu przeczytać. Ja mam tą książeczkę. Bo 88 to jest niesamowita cyfra. Jeżeli widzisz często 88, to będzie typowo dla ciebie, bo tu jest 88, tu też jest 8. 88. Tak, otwierają się przed tobą drzwi, przez które wkroczysz do bardziej duchowego życia. No to jest niesamowite, kochani. Co to znaczy duchowe życie? Żebyście sobie tu nie myśleli, że to jest jakieś kapłaństwo, religie, nie wiadomo co. Nie. Wisielec jest właśnie taką energią, która pomaga wejść w nowy obszar rozwoju osobistego, można to nazwać rozwoju duchowego, czyli coś ci się uda zrozumieć tutaj, że to była tylko klatka mentalna, iluzja, nieprawda i stwierdzisz 8 buław, przecież ja mam tyle siły w sobie, energii, możliwości, że ja mogę stąd wyjść i Jeżeli nie wiesz, gdzie jest ta klatka, porozmawiaj z kimś, kto siedzi poza tą klatką i wierzy, że może być inaczej. I ta osoba może ci właśnie podarować inną perspektywę, że ty popatrzysz wtedy na to i powiesz, kurczę, no faktycznie, po co ja tu siedzę? Przecież ja mogę stąd wyjść w każdej chwili, prawda? Więc jest tutaj ogromna zachęta, kochani, żeby właśnie otworzyć się na nowe w tym tygodniu, zakończyć, co przestało służyć, a z chaosu budować, słuchajcie, porządek. No, tak. Dobra. Co tu jeszcze, kochani, dla byczka na ten tydzień? Byczki, byczki. Widać to wstrzymanie, o, jeszcze jedną czuję. Widać to wstrzymanie, właśnie dlatego, widzicie, sama wyjmuję karty, bo tak to bym tasowała i tasowała, a tutaj chcemy lecieć dalej. Jeśli tutaj się zastanawiasz nad jakąś osobą, to tak, mamy tutaj, słuchajcie, i chemię, i romantyczne uczucia, więc jeżeli czujesz do kogoś właśnie miętę, że tak powiem, wyraź to, odważ się, tu mamy tą kartę siły, ja to tu czuję, odważ się, by to zrobić, dlatego, że zobaczcie, jest bezpiecznym, żeby kochać. Otwórz swoje serduszko, żeby dawać i otrzymywać najwyższy rodzaj energii. No, czyli miłość po prostu. Zobaczcie, czyli to, co wcześniej mówiłam. Otwórz się, prawda, na nowo. Nie blokuj się tutaj tylko dlatego, że coś kiedyś ciebie zraniło. Bo to nie jest ta sama osoba, która przychodzi i to ty też nie jesteś tą samą osobą. W relacjach, w związkach to samo, kochani. Otwórzcie się wzajemnie na siebie, a jeżeli czujecie, że to już się tu nic z tym nie da zrobić, no to tu jest pokazane, słuchajcie, że warto to zakończyć, uwolnić siebie wzajemnie, słuchajcie, bo to jest tak, że to, że na przykład ta osoba tobie nie pasuje, albo ty tej osobie, ale jest mnóstwo innych osób na tych wibracjach, do których te osoby będą pasować do siebie. Także jak się wzajemnie uwolnicie, to odnajdziecie sobie swoich partnerów, tych właśnie bardziej docelowych, którzy będą wibrować na tym samym poziomie co ty, który będzie wibrował, bo co ci więcej niż jeden, prawda? Natomiast, żeby to zrobić, no trzeba się uwolnić, pierwsze z tej klatki mentalnej, że muszę tu być, muszę tu siedzieć. Nie musisz, możesz pójść dalej, doświadczać dalej. I co więcej, słuchajcie, tu ja czuję, że tu jakieś fajne rzeczy czekają na byczki, tylko się trzeba odważyć, żeby otworzyć serduszko i tam w to pójść. I jeszcze mamy, pozostań optymistyczny na temat twojego życia miłosnego, dlatego, że pozytywne myśli i wiara przyniosą ci fantastyczny romans. Zobaczcie. Czyli jeżeli długo czekasz, aż się zjawi ta wymarzona osoba dla ciebie, to tu może dam, bo jeszcze musimy serduszko sobie wciągnąć, to podtrzymuj wiarę i nadzieję, że tak się zadzieje, dlatego, że pamiętaj, pozytywne myśli i słowa to są twoje inwestycje w twoją pozytywną przyszłość, czyli w zyski. Negatywne myśli i słowa to są twoje inwestycje w twoje straty przyszłe. W co wolisz inwestować? A zaczekaj, zobaczcie, ewidentnie ta karta zaczekaj, nie spiesz się do tego, pozwól, żeby wszystko zadziewało się w sposób naturalny. Możliwe, kochane byczki, że to, że tutaj nie przychodzi jakaś relacja do samotnych osób, albo jakieś osoby tutaj nie wyzwoliły się jeszcze jakby z jakichś relacji, które już powinny zostać zakończone, możliwe, że po prostu tak miało być. Jest coś takiego jak Divine Timing, czyli taki świetny czas, święty, powiedziałabym, czas na wszystko, na każdą rzecz. Nawet takie uwolnienie się z iluzji umysłu też musi mieć swój czas. I tak tu czuję, kochane byczki. Niech to wszystko się zadziewa w twoim tempie. No, dokładnie, pomalutku, nie spiesz się, pozwalaj sobie na ten odpoczynek, na regenerację, na takie pobycie też samemu, właśnie jakiś rozwój duchowy, na tym się może troszeczkę skup. Złap oddech. To jest jeden tydzień, kochani. Idzie tutaj coś niesamowitego, fajnego z tą kartą siły, ale najpierw trzeba zakończyć stary etap. Pamiętaj, jak nakupisz nowych ciuchów, a masz napchane starych ciuchów znoszonych w szafie, to nie jesteś w stanie tego włożyć, tych nowych rzeczy. No takie porównanie mi przyszło do głowy. Ale żeby te nowe móc fajnie uszanować jakby rzeczy, musisz najpierw co zrobić? No popakować te stare rzeczy, prawda? Posprzątać w tej szafie i dopiero zrobić miejsce. i wtedy to coś może przyjść. Miłością jest to samo, słuchajcie. Zrób miejsce w swoim życiu dla nowej osoby, uwolnij się od przeszłości, od tych wcześniejszych eksów wszystkich, a zobaczysz, że zaczną dziać się cuda. No i też czuję, kochani, żeby wam powiedzieć, ho'oponopono sobie powtarzajcie. Nagrałam wam takie z echem, takie ho'oponopono 44 minutki, także możecie sobie posłuchać, taka mantra, medytacja, kto ma ochotę do spania, czy tam w ciągu dnia, tylko nigdy nie prowadźcie pojazdu przy tym, bo to jest troszkę hipnotyzujące, także rozsądnie korzystajcie, ale korzystajcie, zachęcam serdecznie. Dobra, oczywiście będą inne, ponagrywam wam jeszcze inne takie do spania, typowo takie spokojniejsze, może jak mi się gdzieś uda pojechać, to gdzieś w przyrodzie, jak wiosna przyjdzie, ojejku, ale to by było cudowne, i z ptaszkami, bo tam to było nagrane, słuchajcie, w lesie takim zimowym, to tam troszkę słychać ptaszki, ale nie tak aż wyraźnie, no. Ach, takie mam marzenia do spełnienia. Lecimy do bliźniaczka. Bliźnięta, coś już mamy. Mamy arcykapłana, czyli tu jakieś stałe związki, małżeństwa. Oj, i coś jest przyblokowane koło fortuny u bliźniąt. Kurczę, i coś jest nieprzemyślane. No, trzeba się skupić tutaj, słuchajcie, trzeba coś przemyśleć, żeby marzenia mogły się spełnić. Zobaczcie. Czuję ewidentnie, kochane, bo tak, żółty kolor, słuchajcie, to jest splot słoneczny. Splot słoneczny łączy nam się z ego, czyli rozum i takie wychodzenie troszeczkę pasywno-agresywne, ja bym powiedziała. Jakby serduszko tu znowu przyblokowane, czakra serca jest przyblokowana i ta czakra splotu słonecznego też u wielu osób jest przyblokowana. Co trzyma ciebie w takim obszarze samotności, nawet jeśli jesteś w związku? Ewidentnie tu widać, że jakieś dużo was, bliźniąt, jesteście w związku, w którym czujecie się samotne i marzycie o pięknej miłości, wspaniałej osobie, która będzie doceniała, szanowała i tak dalej, gdzie będzie równowaga, gdzie będzie totalne spełnienie marzeń, przyjaźń, wszystko, wspaniałości. Ale jednocześnie te dwie karty, no tu koło fortuny, czyli dla mnie też komunikacja, wywrócona do góry nogami, czyli jest niewłaściwa komunikacja. Wywrócony pustelnik znowu dla mnie to jest tak jakby niedawanie drugiemu przestrzeni. Takie duszenie tej osoby wręcz sobą, albo ta druga osoba ciebie tak dusi wręcz, tak jakby, kurczę, jak taka kwoka, która tak usiądzie, czyli no coś tu się zadziewa, słuchajcie, zobaczmy sobie tu, dopytajmy z małych arkan, z tych innych kart romantycznych. Najpierw to koło fortuny. Co tu u bliźniąt? Ach, mówią mi, że mam oczyścić karty. Dobra. Co to u bliźniąt? Dlaczego to koło fortuny tu się wywróciło? 24, 31 styczeń dla bliźniąt. Co tu mamy? 4 kielichów i 6 buław. 6 buław. No ewidentnie tutaj jakieś niewybaczone żale, jakieś niewybaczone pretensje. Trzymasz ten uraz do kogoś. Tu chodzi o jakieś długie relacje, czy albo to małżeństwo może być, albo relacja, którą masz już długo z kimś, czy to koleżeńska, czy przyjacielska, czy w rodzinie, to może być wszystko, mogą być nawet rzeczy ze szkoły, słuchajcie, z pracy. Trzymasz uraz i ten uraz blokuje zmianę u ciebie, bo masz koło fortuny wywrócone, no słuchajcie. A tu jest pokazane zwycięstwo, 6 buław, czyli po prostu kiedy uwolnisz te wszystkie pretensje, żale, oczekiwania wypowiedziane i niewypowiedziane, i to pamiętajcie, wybaczamy nie dlatego, że ktoś zasługuje, tylko dlatego, że sami zasługujemy na spokój wewnętrzny. A tu nie ma tego spokoju, bo jest pustelnik wywrócony, czyli nie ma spokoju. nie ma przestrzeni. Takie, to jest wszystko takie ciasne, takie duszne. Jejku, aż po prostu mnie ścisło w środku. I tu jest pokazane, bliźnięta, że tu jak najbardziej możecie sobie, zobaczcie, szóstka, równowaga, balans, doprowadź to do równowagi, wybacz to, uzdrów to, wywal to z siebie. Pamiętaj, że jak trzymasz takie urazy, to tylko sobie szkodzisz i to jest tak, jakby śmieci nie wynosił. Pomyśl sobie, jak długo trzymasz ten uraz już i teraz sobie pomyśl, jakbyś tak długo śmieci w domu trzymał, nie wynosił. Jakby w tym domu było. A twoje ciało to jest twój dom, dla twojej duszy, dla twojej energii. A ty to trzymasz w sobie. No matko kochana, po co sobie taką krzywdę robisz? Weź to, wybacz tej osobie, odpuść to, uwolnij, to sobie już idzie. To jest bardzo łatwo zrobić, naprawdę. Słuchajcie, ja cały czas jestem w procesie wybaczania. To jest takie wybaczanie radykalne, ja bym powiedziała właśnie. Ho'oponopono tu bardzo pomaga. Przepraszam, proszę, wybacz mi, dziękuję, kocham cię. I powtarzamy, i w kółko, i do tej osoby wysyłamy taką intencję. Nie zastanawiaj się za co, dlaczego, po co. Wysyłaj po prostu, zobaczysz, że się zmieni ta relacja i uda wam się lepiej porozumieć, bo tutaj w ogóle komunikacji nie ma. Tu jest krzyk, tu są awantury, tu są pretensje, tu są oczekiwania, ale co jest najwięcej? Ktoś mówi, a ta druga osoba w ogóle nie słucha. Dlatego, że ona ma swoją wiedzę, ona ma swoje prawdy, tak? Ona wie, ona ma rację. No to jak to jest, że każdy z was ma rację, stoicie po dwóch stronach i mimo, że tutaj jakieś słowa padają, a wy co? Dalej stoicie w miejscu i żadnego ruchu tutaj nie ma. No. Arcykapłan mówi też o takich starych, słuchajcie, no wybaczcie, ale zatęchniętych sposobach postępowania, postrzegania związku, relacji, i ról w związku i w relacjach. Zastanów się, czy ty właśnie nie trzymasz się takiego starego, babcinego podejścia, nieważne ile masz lat, nieważne, do relacji związku. To, że ci przekazali to w domu, to jakie to ma znaczenie? Ty jesteś teraz dorosłą osobą, ty możesz sam za siebie decydować i tu by trzeba wziąć odpowiedzialność. Arcykapłan też mówi, no dobrze, wiem to i to i to, ale widzę, że tu się sytuacja zmieniła, to ja się jestem w stanie nauczyć, tak? Do tego, słuchajcie, Saturn. Tu mamy planetę Saturn. Tu masz Jowisza wywróconego, czyli szczęście nie może przyjść, dopóki ty tego nie uwolnisz, bo Jowisz to jest planeta spełnionych marzeń. Nic się nie zadzieje, dopóki tego nie uwolnisz. Jeszcze zapytajmy tego pustelnika w rewersie. Mistyczny ogród Tarota dla wszystkich subskrybentów, osób wspierających. No właśnie. Złamane serce to jest. Czyli ból, cierpienie, no to co mówię. I co jest najlepsze? Albo najgorsze? Najgorsze chyba. To, że ten ból i cierpienie wciąż w sobie celebrujesz. No tak, no bo to jest celebracja. Jeżeli nie uwalniasz tego, tylko wciąż do tego wracasz. Tam koleżanka jakaś co u ciebie. A ty wiesz, co on mi znowu zrobił? Albo a ty wiesz, co ona mi znowu zrobiła? I tu opowiadasz, i skupiasz się na tym, i koncentrujesz. To jest ta energia, słuchajcie. Takie nurzanie się w tym bólu, w tym cierpieniu. Nazywa się to w duchowym, słuchajcie, rozwoju ciemna noc duszy. Pytanie, czy chcesz tam być, czy chcesz może iść do radości, do szczęścia, do spełnienia marzeń. Zobaczcie, jaka miłość. Wymarzona, wyśniona. Wszystko tu jest. Pytanie, czy sięgniesz po to, czy będziesz tu siedzieć dalej i kisić się w tym. Bo to jest, jejuś, tak jakby... Nie dość, że mieć stare śmieci, to słuchajcie, jeszcze to wrzucić do jakiegoś pokoju jednego i tam jeszcze w tym pokoju siedzieć razem z tymi śmieciami. Bo to są te toksyny, te rzeczy takie negatywne, które się czuje do innej osoby. No, ojejku, dobra. Nie chcę się już w to patrzeć, słuchajcie. Idę dalej. Bliźniaczki. Ech, ruszcie pupki, a będziecie mieć naprawdę potężną zmianę. Ale tu jest jakaś iluzja, bo masz arcykapłankę. Czegoś nie widzisz, czegoś nie wiesz. No właśnie, separacja. I bardzo dobrze. Może czasem trzeba się właśnie poddać tej separacji, bo wtedy bardzo często przychodzi to zrozumienie, że jejku, mi zależy na tej osobie. I to też może doprowadzić do zwycięstwa jakby, tak? Co tu mamy? Jeszcze dwie karty. Mamy trzy, dobra. Warto czekać na coś wyjątkowego, Pamiętajcie, że jest coś takiego jak Divine Timing i to zawsze się zadziewa w tym czasie, w którym się ma zadziać. Ani wcześniej, ani później. Zaufaj. Ta sytuacja wzywa Ciebie do podtrzymywania wiary. I to jest, słuchajcie, ta karta. Podtrzymuj wiarę, podtrzymuj nadzieję, że będzie lepiej, że to wszystko się zadziewa, żeby Tobie pokazać, gdzie siedzisz, w czym siedzisz i jak to możesz zmienić. I jeszcze mamy wykonaj wysiłek właśnie jakiś. Wielka miłość warta jest tego, żeby podjąć jakichś kroków, gdzie jesteś prowadzony, by podjąć te kroki. Więc ja tu czuję, słuchajcie, że Wy doskonale wiecie, co tu zrobić. Doskonale wiecie, o czym ja mówię. Te osoby, do których to tu jest. Pamiętajcie, że to jest czytanie ogólne. Rezonuje z tymi, z którymi ma rezonować, tak? To weźmy sobie jeszcze jedną. Ło, zobaczcie, jak szybko wypadło. Serduszko. Święta Unia. Uszanuj i traktuj jak skarb Twoją relację, ponieważ jest naprawdę świętą, wspaniałą relacją. Zobaczcie. Jak często ludzie wchodzą w jakiś konflikt przez jakieś ziemskie głupoty, bo to są głupoty, naprawdę to są głupoty, kochani. No ja nie mówię o jakichś potwornościach. Jak potworności ktoś Ci robi, to po co tam siedzisz? Co Ty mi tu w ogóle mówisz teraz? Jak potworności się zadziewają, to Ty masz swój rozum, swój umysł i Ty się zabieraj stamtąd, spełniać marzenia. Ale jeżeli to jest coś, gdzie są jakieś takie ziemskie głupoty właśnie, kłótnie, sprzeczki, konflikty, konkurencyjność w związku, takie przyciąganie liny albo udowadnianie, kto tu ma rację, no to tu sobie blokujecie, słuchajcie, sami szczęście, bo macie odwróconą planetę Jowisz, w rewersie jest. Ona stoi w miejscu. Nie ma możliwości ruszenia, bo macie tutaj kartę też, kochani, pustelnika i to też, słuchajcie, to też jest Jowisz, żeby było śmieszniej. No, obie te karty. To jest Jowisz. No i co wy macie? Wy to macie wszystko wywrócone do góry nogami. No, dlatego, że trzymacie te urazy, pławicie się w cierpieniu, w bólu, w byciu ofiarą, zamiast zacząć czuć się zwycięzcą, który co robi? Spełnia swoje marzenia. No i tu jest dwójka. Wybierz jedną z dróg. To, co powiedziałam teraz. Idę dalej, słuchajcie. Zobaczcie sobie jeszcze może ascendent albo Wenus, jaką macie tam, jaki znak macie Wenus, bo Wenus to jest, słuchajcie, miłość, natomiast Merkury to jest komunikacja. No, co macie w Merkurym? Sprawdźcie sobie, bliźniaczki, jaki znak zodiaku i sobie obejrzyjcie jeszcze na temat tamto właśnie, bo to Wam da do myślenia. Jejku, czekajcie, się zagubiłam, tu muszę te karty gdzie indziej położyć albo inaczej. O, tak je tam będę dawać. I teraz będziemy mieć już raczka. Dobra. Ok. Już nie myślę o tym. Lecimy dalej. Łyczka wody weźmiemy. Rak 25, 31. Zapoczęłam 24, to może u Was już, słuchajcie, od 24 to będzie cesarzowa. No proszę, jaka piękna energia. Zadbajcie o siebie, o swoje zdrowie, o serduszko, o równowagę. Słuchajcie, wychodźcie do przyrody, uziemiajcie się. Zobaczcie, do słoneczka. Tak, żebyście napełniły się na nowo siłą, ale generalnie póki co karty fantastyczne, słuchajcie. Jakaś transformacja. Słuchajcie, transformacja musi się dokonać u raczka w obszarach postrzegania relacji i związków. Wszystko to, co stare gdzieś zostało Ci przekazane, może w domu, może w szkole, może od społeczeństwa, od Twojego otoczenia, jest tu pokazane, że tu trzeba by coś zmienić, żeby osiągnąć pełnię szczęścia. Może masz jakąś taką postrzeganie, na przykład, słuchajcie, roli, takie sztywne postrzeganie roli w związku na przykład. Ma być tak i tak, kobieta ma być tym i tym, mężczyzna tym i tym, kropka. No nie tak to wygląda, kochani. Tutaj trzeba by się otworzyć, być bardziej kreatywnym w wprowadzić więcej szczęścia i radości do tej relacji, więcej partnerstwa przede wszystkim i uwolnić rzeczy z przeszłości, które gdzieś tam się zadziały, a was pokrzywdziły wzajemnie. Wybaczcie to sobie wzajemnie, odpuśćcie już. Nagrałam wam, słuchajcie, na kanał Ho'oponopono, tak jest echem. Możecie sobie słuchać, bo to jest, możesz sobie myśleć o tej osobie, albo postawić jej zdjęcie, albo co chwilkę tam sobie przypomnieć, jak wygląda i pomyśleć, że do niej to wysyłasz. I po prostu tego słuchaj. Słuchaj tego codziennie, tak długo jak masz ochotę. Oczywiście im więcej, tym lepiej. Możesz sobie samemu powtarzać to w kółko, wysyłając do tej osoby, a ta relacja się poprawi. Jeśli tutaj, słuchajcie, chodzi o nowe związki, nowe relacje, to jak najbardziej, bo mamy kartę siły, która jest, wnosi nam tutaj energię partnerstwa, tak? Współpracy. Zobaczcie, i tu mówię, i nam wypadł, bo o nic nie zapytałam, wypadł mi paź, buław, czyli jakaś nowa możliwość, nowa relacja, nowa oferta, nowe wiadomości. No, jakaś miłość, zobaczcie, idzie sobie pan tutaj z kwiatuszkami, tak? Czyli coś się może zadziać, ale słuchajcie, warunek jest taki, że trzeba uwolnić to, co z przeszłości. Jakieś stare związki, stare sposoby właśnie myślenia na temat tego, czym związek jest, właśnie roli mężczyzny w świecie i w związku, czy kobiety, tak? Czyli tutaj trzeba coś popracować nad tym. Dopytajmy, słuchajcie, o tą kartę śmierci tymi kartami, małymi arkanami. Czym jest ta karta śmierci, transformacji, odrodzenia? No. Tu jest pokazane ewidentnie, zobaczcie, tu, nie wiem czy widzicie, tu jest jedna kobieta i ona się odradza i w tą nową. Czyli zostaw jakby te stare przyzwyczajenia już za sobą. Zabłyśnij pełnym swoim blaskiem. Bądź jak taka bogini w tej relacji. No oczywiście jeśli chodzi o mężczyznę, to też możesz błyszczeć pięknie, prawda? Bądź kreatywny, wychodź z inicjatywą. Pytamy o tą kartę. Dziesiątka kielichów, słuchajcie, i królowa pentakli. Tak, czyli wprowadź to, co mówię. Więcej szczęścia, radości, zabawy do tej relacji. Bądź osobą rozsądną, konsekwentną, traktuj innych tak jak sama, czy sam chcesz być traktowany, czy traktowana. Trzeba tu wytrwałości, konsekwencji w działaniu, ciesz się z tego, co posiadasz. I tu są te dwie karty, ta i ta, ciesz się z tego, co posiadasz. Współpracuj. Pamiętaj, że sprawiedliwie jest wtedy, kiedy obie osoby są zadowolone, nie tylko wtedy, kiedy jedna jest zadowolona, tak? Także tu jest potrzeba ewidentnie, słuchajcie, jakiejś zmiany, zostawienia jakichś starych rzeczy, starych sposobów zachowania, starych sposobów mówienia, postrzegania, może siebie nawzajem. Też mówię tu do singli, wszystko to samo tutaj do singli, słuchajcie. Coś trzeba tutaj, jakieś sposoby myślenia na temat związków zostawić ze sobą, no. Tu mamy zaufanie, ta sytuacja wzywa ciebie do podtrzymywania wiary, czyli miej wiarę, że wszystko się zadziewa, w dobrą stronę idzie, czyli to tutaj byśmy dali. Dobra. Co tu jeszcze dla dla raczków. Zobaczcie. Ewidentnie. Jakieś właśnie relacje z poprzednich wcieleń, ewentualnie ktoś, kto tutaj jakiś były twój, może tutaj jakby pukać do ciebie energetycznie, albo jest w twoim życiu i ty się trzymasz tej osoby, mimo że wy nie jesteście w związku, to gdzieś tam się siebie trzymacie, co powoduje przytrzymanie i taką stagnację. To trzeba zmienić, żeby się zadziały dobre, fajne rzeczy w twoim życiu. Tak, jest chemia i tutaj, słuchajcie, jakieś mocne takie przyciąganie magnetyczne, to ja to tu dam, bo tu ewidentnie czuję. Unrequited love, czyli nieodwzajemniona miłość. No dokładnie. Nie ma wystarczająco dużo przyciągania jakby, czy tej chemii, żeby podtrzymać tą relację, żeby ona dalej trwała. Więc jeżeli się zastanawiałeś tutaj, raczku, to ja to tutaj położę, bo to tutaj ewidentnie jest. To trzeba zakończyć właśnie. To trzeba odpuścić, uwolnić. Jest to nieodwzajemniona miłość, czyli możliwe, że ta osoba tutaj odczuwa platoniczną miłość, bo ta karta siły, ona mówi o partnerstwie, o przyjaźni, ale nie o miłości, słuchajcie. No, Dobra, jeszcze serduszko wyciągnę dla raczka. O, słuchajcie, jak szybko. Tak, troszeczkę radości więcej. Może jeszcze jedno wam wezmę. No, to jest niesamowite. Przeszłość jest teraz za tobą. Uwolnij ją i przyjmij do siebie nowe możliwości. Nowa ścieżka jest dla ciebie teraz możliwa. Podążaj po tej nowej ścieżce z wiarą właśnie i z zaufaniem to, co jest tutaj. Daj sobie więcej radości, pozwól sobie na śmiech, bo jest to najlepsza terapia. Jeżeli masz z partnera, to poróbcie coś fajnego razem i pamiętajcie, że miłość to jest najlepsza energia uleczenia, uzdrowienia. A jeżeli tutaj jesteś singlem, to też pamiętaj, by poszukując nie wymuszać jakby na tych energiach, dlatego że, słuchajcie, prawdziwa miłość, najprawdziwsza miłość jest wtedy, kiedy już nic nie oczekujemy w zamian. No, więc im mniej tych oczekiwań masz w stosunku do tej osoby, tym fajniejsza osoba się zjawi po prostu. Ale to trzeba uwolnić, słuchajcie, bo jak będziecie się trzymać przeszłych osób jakichś, z którymi i tak nie ma szans na relacje, to tu wtedy nie ma przestrzeni na tą nową osobę. No niestety, trzeba to uwolnić i wtedy macie fantastyczną, czyli ta transformacja, to uwolnienie doprowadzi was do fantastycznej relacji nowej. Ale pierwsze trzeba to uwolnić. Tak, raczki kochane. Dobra. Tak. Czyli teraz będziemy mieć Leo, czyli lwa. Wracamy do ognia sobie. Raczki już. Dobra. Lecimy lwy. 24, 31 styczeń. Co idzie nowego w miłości, w relacjach, w związkach do lwów. Spełnienie marzeń, słuchajcie, ale też ta karta gwiazdy mówi mi: podtrzymuj nadzieję, podtrzymuj wiarę, że te marzenia twoje się spełnią. I też tutaj ta karta mówi o takiej miłości duchowej, więc może masz kogoś przy sobie albo pojawi się ktoś, kto nie tyle będzie romantycznym partnerem, ale takim przyjacielem od serca, co też jest fantastyczne, słuchajcie, nawet nie wiem, czy to nie jest bardziej fantastyczne od tych szalonych relacji takich związkowych, bo taka relacja może przetrwać, słuchajcie, całe wieki. Mamy kartę głupca, czyli nowy początek, czyli może tu tak być, czuję u niektórych, pozwól sobie na nowy początek z jakąś osobą. Może tu będzie przejście, słuchajcie, od romantycznej relacji do przyjaźni po prostu, albo w drugą stronę. Od przyjaźni do romantycznej relacji. Rydwan. No ewidentnie ruszacie z kopyta tutaj lwy pod tym względem. Będzie dużo pasji, dużo szaleństwa. Chaos też jakiś tu widzę, ale o, widzicie? Powiedziałam chaos i po prostu karty poleciały. No. Czekajcie, bo ja to muszę teraz pozbierać. Tu nam się jeszcze odwróciło karta śmierci i tak. No, to się łączy z sobą, ok. Jakaś transformacja jest potrzebna, jakaś zmiana i tutaj w tym tygodniu macie szansę lwy, żeby tego dokonać. Trzeba podjąć decyzję, bo mamy kartę arcykapłanki. Czegoś tu nie widzisz, czegoś nie dostrzegasz, coś jest dla ciebie przysłonięte, jakaś iluzja. Musisz się zdecydować na jedno. Nie możesz dwóch srok za ogon ciągnąć, więc tu czuję, słuchajcie, że też jest jakaś sytuacja, gdzie są więcej niż jedna osoba w związku. Jest tu potrzebna transformacja w tej relacji lwy, bo mamy kartę śmierci i kartę świata, więc coś trzeba zakończyć. Dopytajmy właśnie tutaj do tych dwóch kart. Mamy króla mieczy, czyli trzeba tu podejść mądrze. Słuchajcie, oczyszczę, bo ten chaos tutaj po prostu aż mi do kart dotarł. Karta śmierci i karta świata, pokażcie tu jeszcze, oprócz król mieczy. No trzeba tu na chłodno podejść. Zdecydowanie wyrażać swoje poglądy, ale też pamiętaj, że one powinny być sprawiedliwe i obiektywne dla każdego. No, co tu mamy jeszcze? Mamy dwójkę buław. Tak, trzeba podjąć decyzję, zastanów się, w którą stronę chcesz pójść, co jest dla ciebie istotne, co jest dla ciebie ważne, podejść do tego logicznie, na chłodno. Trzeba tu ewidentnie, słuchajcie, coś zakończyć. I mamy, jak się nazywa, rycerza buław. Czyli podejmij się działania. Tutaj koniec jest siedzenia. Dwójka buław to jest, słuchajcie, dokładne zastanowienie się, czego ja pragnę, czego potrzebuję w związku. Czy ten związek daje mi to, co chcę, żeby mi dał, tak? Czy mi to wystarcza? Czy pragnę czegoś innego? Czego ja chcę w ogóle? Czego ja pragnę? W którą stronę chcę pójść? A co muszę zakończyć? Co muszę zostawić ze sobą? I to jest, słuchajcie, no tak na chłodno tutaj ja bym chciała tak, bo Król Mieczy to jest taki kalkulator trochę dla mnie, taki analizator taki, to uwaga na ego bym powiedziała tu, tak, żeby ego nie poniosło. Idź za głosem serca, bo masz buławy tu i tu, idź za głosem serduszka. Co ci serduszko podpowiada na ten temat? Zobaczmy, co tu mamy. Soulmate, attraction. Pozwól, żeby twoi przyjaciele ci pomogli. Jeżeli potrzebujesz właśnie dorady jakiejś, to tak jak tu czułam, porozmawiaj z przyjaciółmi, porozmawiaj z kimś, żeby ci podpowiedział, co masz tu zrobić, jak ta osoba to widzi. Czuję, że masz przy sobie kogoś, kto ci doradzi fajnie. Jest tu ewidentnie przyciąganie, jest tu jakaś atrakcja. Natomiast, słuchajcie, tu dla jakichś osób mamy soulmate'a, czyli jakaś pokrewna duszyczka. Jeśli się zastanawiałeś, lwie, tak, to tu jest, jeśli miałeś takie pytanie tu przy tym czytaniu, to jest twoja pokrewna dusza, tylko widzicie, no czasem ta pokrewne dusze, niby jest pokrewna dusza, ale nie ma na przykład chemii, tak, nie ma tego przyciągania fizycznego, więc tutaj kwestia, czy to jest wszystko, czego pragniesz i czy ci to wystarcza, i wtedy jesteś w romantycznym związku z tą osobą, a jeśli tutaj czegoś ci brakuje, to może po prostu zostańcie fantastycznymi przyjaciółmi, jeśli potraficie. Jacyś przyjaciele tobie tutaj pomogą i pamiętaj, że żeby przyciągnąć takiego romantycznego partnera, jeśli jesteś osobą samotną, to żeby się to zadziało, musisz być świadomy siebie. Świadomy tego, co w tobie jest, bo pamiętajcie, że przyciągamy to, czym jesteśmy. Więc jeśli pragniesz jakiejś tam miłości konkretnej, to najpierw w sobie to trzeba jakby przepracować, żeby takim człowiekiem się stać. No, bo jeśli sobie tego nie przepracujesz, nie uwolnisz jakichś cieni tam po prostu, to ewidentnie, zobaczcie, tu jest taka kobieta, która już tam jest taka jakby zamazana troszeczkę, a tu jest nowa ona. Zobaczcie, jak błyszczy, jak pięknie wygląda. Chodzi o to, żeby zostawić za sobą jakby siebie samego z przeszłości i wejść na nowo, bo mamy kartę głupca z rozmachem, tak? Nauczyć się na nowo funkcjonować w tej nowej energii. No, super. Pamiętajcie, lwy, wytrzymać standardy. No, na coś się zgadzasz, na coś się nie zgadzasz, ale trzymaj standardy. Trzymaj cały czas konsekwentnie standardy. Zaczekaj, nie spiesz się. Pozwól, żeby wszystko zadziewało się w swoim tempie. Dokładnie, kochani, bo transformacja, zakończenie, tu nie można nic przyspieszać. Tu trzeba to poczuć w sobie, prawda? Intelekt oczywiście, że jest potrzebny, ale tu zobaczcie, jak on nie wie, co ma zrobić. Trzyma się za głowę, to mu przyjaciel pomaga, dyskutują. Co on ma zrobić? Idź za głosem serduszka, bo on mu tu róże przypina, czyli idź za głosem serca, intuicji wewnętrznej, prawda? Tu mamy intuicję wewnętrzną. Zakończ to, co ci przestało służyć, a otworzą się przed tobą nowe możliwości. I możliwe, że wtedy przyciągniesz pokrewną duszyczkę, której jeszcze nie ma przy tobie, a która czeka jakby na ciebie, ale czeka też, aż się przeobrazisz wewnętrznie. No, fantastycznie, lwy kochane. Wszystkiego dobrego dla was. Okej, lećmy sobie dalej. Tak, czyli teraz mamy co ja mówię? Panna. Chciałam powiedzieć bliźnięta, więc panno, u ciebie może być ważny znak bliźniąt, więc jeśli masz bliźnięta gdzieś tam w swoim kosmogramie jeszcze, to sprawdź sobie w jakiej planecie, no nie wiem czemu, ale poczułam Jowisz i Merkurego. Zobaczcie sobie, ci, którzy macie bliźnięta w Jowiszu albo Merkurym, coś tam jest ważnego dla was. Może w tym przekazie też, którym ja tutaj robię na ten tydzień. Dobra. Czekajcie, wam coś te karty się tak... Panna, 25, 31. Słoneczko, fantastyczna energia. Wychodź do słoneczka, daj sobie więcej radości w życiu, sukces, uda się wszystko, co sobie tam planujesz. Działaj, bądź aktywny, a wszystko się uda. Natomiast zobaczcie, tutaj wszystkie karty są takie indygo, niebieskie. Dla mnie to jest kolor, niebieski to jest kolor takiego smutku, kolor intelektu. Trochę tu zimno jakby u ciebie, panno, rozumiesz? Dlatego tutaj to słoneczko jest pokazane, czyli skup się czasem na tym, czego pragnie twoje serce, skup się na tym, żeby dać sobie w życiu więcej radości. O, zobaczcie, i to nam wypadło w rewersie. Dokładnie. Jakieś panny tutaj, pamiętajcie, że to jest ogólne, nie może dla wszystkich być. Jak ktoś pragnie tutaj indywidualne, serdecznie zapraszam, link, nie link, tylko mail będzie poniżej albo powyżej, szukajcie na ekranie. Zaraz tu dopytamy, czym jest ta cesarzowa w rewersie, natomiast jest to jakby, no bo to jest twoja energia, ziemska energia. I ona jest jakby przez ciebie odrzucona. Jakby się panna skoncentrowała kompletnie na rozumie, na wartościach takich, regulaminy, zasady, to wszystko takie, ciach, 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 takie, co najważniejsze, tak? Bo mamy kartę arcykapłana, on oczywiście jest ziemską energią, ale to nie jest panna, to jest byk, słuchajcie. Tu mamy barana, tu mamy rybki, a słoneczko to jest ogień oczywiście i tutaj będzie lew, tak? Możliwe, że jesteś związana, panno, z lwem, bo to tu zaraz koło, jedno koło drugiego leży. Ale ja tu czuję, że ta wasza ziemska energia jest jakby właśnie wywrócona. Zapytajmy najpierw o tą cesarzową w rewersie. Dlaczego? Co się tu dzieje? Jakby przyblokowane serce przez jakieś wydarzenia z przeszłości, które nie zostały uwolnione, które gdzieś tu jeszcze siedzisz w tym żalu, smutku, bólu. Nie pozwalasz sobie na to, by opuścić ten obszar. Wydaje ci się, że tak trzeba, jesteś tu taki surowy w tym, nie wybaczę, takich rzeczy nigdy nie wybaczę. Tylko, że wiesz co, jak nie wybaczysz, to z siebie krzywdzisz najbardziej, a nie tą osobę. Bo to w tobie jest jakby takie stare śmieci trzymasz w sobie, jak toksyny, które nie chcą 7 kielichów. Brak podjęcia decyzji póki co, takie niezdecydowanie. Tu mamy rycerza pentakli, czyli podejmij się działania, choćby pomalutku. Coś sobie tu przyblokowałeś i nie podejmujesz decyzji, nie idziesz do przodu, panno. To jest w ogóle jak nie panna. Siedzisz w jakiejś iluzji, trzymasz się jakichś starych zasad, starych sposobów postępowania, a tu jest zachęta, idź do nowego, sięgaj szczytów. Sięgaj słoneczka, zobacz. Sięgaj jak najwyżej. A tu panna się skupia na jakichś smutkach, na jakichś rzeczach. Taka surowa właśnie. Tak ma być. Nie odpuszczę, nie uwolnię tego, nie pozwolę. To jest iluzja. Trzymasz się sam w iluzji. Czuję, że tu jeszcze jedną kartę. No zobaczcie. Co tu mamy? Paść kielichów. No, jakaś możliwa oferta. Ale tu pokazane jest tak, jakbyś to ty miał wyjść z tą ofertą, może właśnie wyciągnięta ręka do kogoś, dlatego, że mamy rycerz pentakli i paść kielichów. I daj sobie wystarczająco czasu na to, bo ten rycerz pentakli, on to robi pomału, ale w swoim czasie oczywiście, tak? W swoim tempie, ale robi i idzie z tą wyciągniętą ręką, mówi, dobra, tam już dajmy spokój, pogódźmy się, było, minęło, przecież trzeba to uwolnić, trzeba to odpuścić, kiedy to było. Bo to zaburza tobie twoją ziemską energię, panno. Czyli nie będziesz mieć spokoju wewnętrznego, będzie tobą targać ciągle, trudne myśli, jakie rzeczy po prostu jakby w tobie huragan się zadziewał. Ciągle ci się jakaś historia odtwarza w głowie i trzyma cię to w takim, ja tak powiedziałabym, tak nisko cię to trzyma przy podłodze, że się czujesz, jakbyś miał na plecach taki wielki ciężar. No tu jest pokazana ciemna noc duszy. masz szansę wyjść z niej, ale trzeba by, zobaczcie, bo tu jest rycerz pentakli, rewelacyjna karta, ale trzeba podjąć decyzję, zastanowić się, czego chcesz, czego pragniesz. Masz mnóstwo do wyboru, ale też jeszcze jedna rzecz. Panno, nie traktuj innych jak opcje dodatkowe i także nie pozwól siebie tak traktować jak opcję dodatkową. No, tak jest. Może tu, panno, też ze zdrówkiem coś u ciebie być nie tak. Może by tu trzeba zadbać o zdrowie. No, ale się panny zdenerwowały. No i to jest właśnie to, co tu jest pokazane. Złość, agresja, nerwy i do niczego innego to nie prowadzi, jak do braku równowagi u panny. Nie u nikogo innego, tylko właśnie u panny. Mamy tu jakieś oszustwo, mamy uwolnij się. Ktoś nosi fałszywe maski w tej relacji. Pytanie kto? To jest czas, by odpuścić kontrolę, zrobić krok do tyłu i uwolnić się właśnie. Odpuść kontrolę. Nie jesteś w stanie kontrolować. Jeżeli tu jest jakaś panna, która próbuje kontrolować swojego partnera czy partnerkę, albo ty masz takiego partnera lub partnerkę, który ciebie próbuje kontrolować, no to to też jest tutaj pokazane. Po prostu uwolnij się z tego. No. Absolutnie wszystko zawsze można zmienić. Macie piątkę, czyli zmiana. Możecie zmienić wszystko w swoim życiu. Zaufaj, że ta sytuacja wzywa cię do tego, by trzymać wiarę w to, że to wszystko zadziewa się po coś. I to jest tu, słuchajcie. No, a to ja bym tutaj położyła. Jakieś oszustwo, jakieś kłamstwo, jakieś fałszywe maski. Tu są w tej relacji. Może to być małżeństwo. Może to być relacja długoterminowa, że tak powiem. Nie musi być małżeństwo, mogą być znajomi, przyjaciele, współpracownicy, znajomi ze szkoły, z pracy, wszystko jedno. Uwolnij się. Uwolnij się, jeżeli to ci nie służy, po prostu się weź uwolnij. Wcale tam nie musisz siedzieć, ale nie próbuj kontrolować, bo to cię do niczego nie doprowadzi dobrego. Jak tylko do braku równowagi wewnętrznej i oczywiście problemów zdrowotnych. Zobaczcie, wybaczenie, no. Spójrz w siebie, sprawdź, co sprawia, że czujesz się w ten sposób właśnie. Co sprawia, że czujesz się w taki sposób, gdzie brak jest w tobie równowagi. Odnajdź to w sobie i później to po prostu zwyczajnie uwolnij. Zobaczcie, wybaczenie. Przestań koncentrować się na energii przeszłych wydarzeń, ponieważ życie jest zbyt cenne, żeby go w ten sposób marnować. Pamiętaj o tym, że kreujesz swoją rzeczywistość przez to, o czym myślisz, marzysz, co sobie wyobrażasz. Ja zawsze powtarzam, kochani, myśli nasze słowa to są jak inwestycje w przyszłość. Jeżeli myślisz negatywne rzeczy, inwestujesz w swoje straty. Jeżeli myślisz pozytywne rzeczy, inwestujesz w swoje zyski. W co inwestuje panna? No z tych kart wynika, że w straty. I w coś, co wybija ciebie z równowagi. I tu wręcz czuję, uwaga panno, bo kiedy pozwolisz sobie na takie dłuższe siedzenie w tej energii, no to tu jest pokazana choroba. Ja was nie straszę, ja tylko mówię, co tu widzę. Choroba i to ciała, oczywiście choroba ciała na wielu płaszczyznach może się zademonstrować. Także nie zdziwcie się, jeżeli tutaj będziecie siedzieć długo w tej energii w braku wybaczenia, takie upioranie się, taka próba kontrolowania wszystkiego za wszelką cenę, to tutaj choroba, widzę, jest dla panny. No, panna zrobi co będzie chciała, bo panny są uparte. Panny zawsze muszą po swojemu, ale tu jest pokazane, że ewidentnie zdrowie staje na głowie. Czyli tracisz zdrowie przez to trzymanie, takie uparte trzymanie się jakichś starych... O, proszę bardzo. To jest dalej energia panny. Jak się tu panna złości na mnie jakaś. Pozdrawiam serdecznie i trzymam kciuki, żeby ci się udało uwolnić tej energii. Idźmy dalej. Mamy wagi. Waga wagusia. 24, 31. Wagi. 24 powiedziałam, 25, no dobra, 24, 5, bo to może już dla was będzie od 24. Mhm. Weź sprawy w swoje ręce, po prostu weź los w swoje ręce, weź życie w swoje ręce, weź odpowiedzialność za to wszystko. Pozwól sobie, żeby jakieś rzeczy przyszły do twojego życia, jakaś świadomość, jakaś wiedza, bo to ci da ogromną ulgę. I jakaś transformacja tutaj idzie do wagi w tym tygodniu, która pomoże ci dojść do obszaru, gdzie spełnienie marzeń jest dla ciebie. Absolutnie. Słuchajcie, jest tutaj też czuję, bo mamy kartę sprawiedliwości, czyli no to jest po pierwsze podążanie do równowagi, potrzeba równowagi, ale po drugie, kochani, jakieś zakończenie też, jakieś związki się tu będą kończyć. Ktoś podejmie decyzję, bo w końcu dotrze do ciebie, że o nie, ja tak tutaj nie chcę dalej żyć. Pragnę czegoś innego. Ktoś tu będzie podejmował taką decyzję odejścia, zakończenia relacji, związku. Jakaś waga w tym tygodniu. I jest to dobre, jest to sprawiedliwe, to się zadziewa, słuchaj, z przeznaczenia twojego, wago, bo mamy kartę sprawiedliwości. Zobaczmy tam kartę śmierci, tutaj to wyjaśnijcie nam, proszę. No super, mamy pazia kielichów i rycerza pentakli, czyli kochani, kiedy uwolnisz coś z przeszłości, może jakichś byłych partnerów, a może coś, co kiedyś się zadziało, jak to wszystko uwolnisz, to będzie dla ciebie ogromna ulga i będziesz mógł pójść w spełnianie marzeń. I słuchajcie, wtedy tutaj to jest jakby ponowne wejście w jakiś stały związek, może nawet formalny, słuchajcie, jakaś oferta, ktoś tu idzie, jakiś rycerz pentakli, czyli możliwość na nowy, wspaniały związek, ale musisz najpierw co zrobić? Posprzątać w swoim życiu, bo gdzieś tutaj jest coś, co tobie blokuje jakby, no nie jakby, tylko blokuje ci tu, wago, przyjście tej osoby docelowej, twojego po prostu spełnienia marzeń. Podtrzymuj wiarę tutaj, podtrzymuj nadzieję w to, że wszystko dzieje się po coś i w odpowiednim momencie. Zobaczmy, co tu nam tak szaleńczo wyskoczyło. Jakieś przyciąganie, tutaj mamy jakaś atrakcyjność. Pamiętaj, że żeby przyciągnąć tego partnera fajnego, takiego romantycznego, trzeba najpierw wejść w tą energię. Samemu się stać taką fajną osobą. Czyli uwolnij wszystkie rzeczy, wszystkie przeszłe, jakieś pretensje do innych, żale. No bo jak to będziesz sobie trzymać i co, przyjdzie nowa osoba fajna, a ty jej tam będziesz dalej opowiadać, że a wiesz, co on mi zrobił, albo ona zrobiła i tam jakieś rzeczy. No to później ta nowa osoba tak pomyśli, no dobrze, jak ona czy on tam mówi o tych przeszłych, byłych partnerach czy partnerkach tak, to o mnie też tak będzie mówić, prawda, jeśli coś nie wyjdzie. Takie coś, słuchajcie, bardzo odrzuca, bardzo. No, więc kwestia zastanowienia, czy chcesz tkwić w przeszłości i opowiadać o tych byłych, przeszłych wydarzeniach, czy chcesz pójść w nowe i spełniać swoje marzenia, a tu jest naprawdę fantastyczna energia, jakaś oferta, jakieś zaproszenie, jakieś wiadomości. Idzie tutaj po prostu taki z kielichem, tutaj chce zaoferować jakąś fajną miłość, relację, związek, przyjaźń, bo mamy rycerza pentakli. Ale to wszystko zadziewać się ma pomalutku. Musisz najpierw uwolnić to, co trzeba uwolnić. Zasługujesz na miłość. Jesteś osobą, którą można kochać. Więc jeżeli masz tutaj jakieś wątpliwości, to teraz te wątpliwości masz rozwiane, już mam nadzieję, tak? Bo ci tu siły wyższe mówią, jesteś osobą, którą można kochać. Jeżeli ci coś nie pasuje w sobie, zawsze możesz to zmienić. I mamy tutaj jeszcze pokazane, kochaj siebie najpierw. Taki szacunek do samego siebie sprawia, że jesteś bardziej atrakcyjny dla innych. No, to jest kochani, zawsze ja to tu położę, bo kiedy się robi z siebie ofiarę, słuchajcie, no to wszyscy fajni ludzie uciekają wtedy. Bo jak jest ofiara, to ona potrzebuje kata, a ludzie fajni nie chcą być katami, prawda? Chcą być partnerami w związku. Więc może tu też się zastanów, jakie masz myśli na temat roli swojej w związku, Czy to w stałej relacji, czy jesteś singlem na przykład. I jak postrzegasz ten związek, jaki chcesz, żeby był? Czy może patrzysz na to przez jakieś stare wydarzenia, dawne, przeszłe właśnie rzeczy? Czy może otwierasz się na nowe? Jesteś w stanie przyjąć, że trzeba się coś nowego nauczyć, może inaczej tutaj, tak? Przyjąć jakieś nowe nauki, żeby było w równowadze. Dobra, zobaczmy sobie tu dwie karty, serduszka. Jakbyś mógł zrobić cokolwiek, co byś zrobił tutaj, wago? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w Twoim serduszku, a nie w Twoim umyśle. Ponieważ pamiętaj, że serduszko jest bramą do Twojej duszy. Więc jeżeli będziesz chciał podjąć, wago, decyzję, pierwsze spytaj się swojej intuicji, swojego serca, a potem dopiero rozumu. Zamknij oczy i powiedz sobie, że zasługujesz na to, by czuć się radosnym. No ja tu czuję, że jakieś wagi, macie jakiś spadek wartości własnej, trzeba by nad tym popracować. Możesz zaprosić radość do swojego życia, bez znaczenia na okoliczności, w jakich obecnie się znajdujesz, i też właśnie to samopoczucie własne, jakie masz w sobie. Bez znaczenia to wszystko możesz zaprosić radość, miłość do swojego życia. I jeszcze raz mówię, jak ktoś czuje się tu z Was ofiarą, to pamiętajcie, że w życiu nie przyciągniecie nikogo innego, jak tylko kata. Bo żadna fajna osoba katem być sobie nie życzy, tak? I ucieka od takich osób. To jest naturalne zupełnie. Dobra, tyle kochani. Sprawdźcie sobie może jeszcze ascendent, Wenus, ewentualnie Merkurego, co tam macie w kosmogramie, jakie znaki, i sobie obejrzyjcie, bo to Wam da taki pełniejszy obraz tego tygodnia. Dobra, i teraz sobie lecimy do Skorpionka. Skorpion. Idziemy do wody. Ach, widzicie, nie wzięłam wszystkich kart. Skorpion. Jeszcze chwilkę. Skorpion, 25, 31. Tak czuję też ten 24, kochani, że to tak zahaczy już na Skorpionka. 24, 5 do 31 styczeń. Miłość, relacje, związki. Kochane Skorpionki, macie przyblokowane koło fortuny, czyli jakąś zmianę macie przyblokowaną. Możliwe, że blokujecie sobie czakrę serca tu, czyli niby chcesz, żeby coś się zadziało w Twoim życiu miłosnym, romantycznym, ale jednocześnie blokujesz serce. No. Jak ma miłość do Ciebie przyjść? No słuchajcie, kiedy miłość wychodzi z serduszka, to wtedy inna miłość to wyczuwa i idzie w tym kierunku, tak? To jest jak taka latarnia morska dla innych serduszek. A kiedy Twoje serduszko jest wygaszone, schowane, zamknięte, no to wtedy jak ma przyjść miłość do Ciebie? Jak Ty nie świecisz tym światłem, nie ma tego światła. Ono jest zgaszone. No, żeby przywołać do swojego życia miłość, musisz otworzyć sobie serduszko. Inaczej się to nie zadzieje. Zobaczcie, no o, mówię o tym i tutaj, patrzcie, jakie piękne zestawienie, w ogóle te kolory, jak wyglądają razem. Kochankowie, słuchajcie, macie szansę, Skorpionki, na piękną miłość, na spełnienie marzeń, ale trzeba najpierw serduszko otworzyć. Dobra, to już nam wystarczy tyle karcioszek. Co tu mamy? Pamiętaj, że jesteś kreatorem własnego życia, czyli co sobie wykreujesz, to będziesz mieć, Skorpionku. Warto otworzyć oczy, bo tu coś do Ciebie idzie, jakaś prawda, bo masz sąd ostateczny i masz karty sprawiedliwości, czyli jakaś głęboka prawda do Ciebie idzie, a Ty, mam wrażenie, że nie słuchasz, a Skorpion mówi, ja tam wiem lepiej, ja tu wiem, jak to mam robić, Ty mi nie mów, no. Ego, słuchajcie, uważajcie na ego. Jesteś kreatorem własnego życia. Jeżeli pragniesz przyciągnąć do swojego życia miłość, to tak jak powiedziałam, otwórz najpierw serduszko. Wyobrażaj sobie, wizualizuj sobie tę sytuację. Pozwalaj sobie na poszerzenie perspektywy, to znaczy sięgaj dalej w marzeniach swoich, niż gdzieś rozum ciebie ogranicza, bo ci mówi, no nie możesz takiego kogoś tutaj, no przecież ty tutaj, i to ego tam próbuje ci tłumaczyć, prawda, ty takiego kogoś chcesz, no co ty, to nie twoja liga, rozumiecie, po prostu to jest kłamstwo ego. Sięgaj jak najwyżej. Jeżeli pragniesz poznać kogoś, ktoś ci się podoba, nieważne kim on jest w życiu. Słuchajcie, każdy z nas tak samo pragnie miłości. Każdy z nas tak samo potrzebuje miłości. Nieważne kim się jest. Czy osobą znaną, czy osobą sławną, czy osobą, która tam w życiu doszła już do nie wiadomo jakich rzeczy. Każdy z nas potrzebuje prawdziwej miłości, prawdziwego partnera. Jeżeli czujesz, że jesteś w stanie dać takie wspaniałości komuś, otwórz serduszko, otwórz się i po prostu przywołuj tą osobę do siebie. Pracuj cały czas nad sobą, by być takim fajnym partnerem właśnie, gdzie współpracuje się, gdzie się słucha jeden drugiego, gdzie jest szacunek, gdzie jest miłość, gdzie jest pociąganie. No jest wszystko tu, kochani, ale czemu to koło fortuny u was jest odwrócone? Blokujecie to sami. Popatrzcie, zielony kolor, co blokujesz? Serce blokujesz. No. Wiecie co, najpierw może jeszcze dopytam małymi arkanami. To koło fortuny tu dla mistycznego ogrodu. Co to za energia, kochani? 8 kielichów. No widzicie, trzeba zostawić za sobą jakieś sposoby myślenia, postrzegania, jakieś emocjonalne sposoby, czyli też blokowanie się za sobą. No, trzeba to za sobą już zostawić. Uwolnić to, co przestało służyć. Też tu czuję jakieś... gdzieś tu czuję u kogoś tłok, jakby było więcej osób, więc tu trzeba podjąć decyzję. I oszustwo, jakiś oszust, jakieś fałszystwo, jakieś coś niefajne, czyli coś się zadziało u skorpionka tutaj wcześniej, co zabolało. Poczuł się skorpionek oszukany, skrzywdzony i siedzi w tej energii, zablokował serce i mówi, o nie, ja tu więcej nie chcę miłości żadnych, bo to boli, jak ktoś skrzywdzi, tak? A może akurat trafi ci się fantastyczna osoba teraz, a ty się zablokujesz i co? Przejdzie ci miłość koło nosa. 7 mieczy też mówi, nie wszystko jest takim, jakim się wydaje być. No. Mam wrażenie tutaj, że ktoś też... Jest to jakaś nieodwzajemniona miłość ewidentnie, słuchajcie, bo jakbyś marzył, skorpionku, o kimś, kto z jakiegoś względu jest dla ciebie nieosiągalny, ale nie dlatego, że status społeczny czy coś, tylko dlatego, że ty sam sobie to blokujesz w sobie, tak sobie wmawiasz i trzymasz się tej myśli tak uparcie, że choćbyście się nawet spotkali, to i tak ta osoba ciebie faktycznie odrzuci. Dlaczego? Bo ty tak myślisz, że cię odrzuci. Więc tak się zadzieje. Po prostu. No, tak to działa, słuchajcie. Nowa miłość. Poznawanie się, flirt, no fantastycznie, zobaczcie, to co mówiłam, jak zostawisz, uwolnisz te rzeczy już, które wiesz, że są jakieś fałszywe, oszukańcze, jakieś z przeszłości, krzywdy, bóle, pouwalniaj to wszystko, otwórz serce, pozwól sobie, żeby przywołać tą nową osobę, bo pamiętaj, jak ci się serduszko otworzy, to tak jak ci się zapali świeczuszka, taka lampa, taka latarnia w tobie, tak jak tu jest pokazane piękne światło, i potem do tego światełka właśnie ta miłość może przyjść do ciebie, ale ty musisz się pierwszy na nią otworzyć, bo jak będzie u ciebie ciemno, no to jak kto będzie wiedział, że chcesz, żeby ktoś przyszedł? No, no jak? Po czym? Poszedłbyś do sąsiada zapukać, żeby porozmawiać z sąsiadem, czy kawkę wypić, czy coś, jakbyś widział, że jest ciemno u niego? No pewnie, że nie, prawda? No, zobaczcie. Bliźniacze płomienie, ale to czuję tu, słuchajcie, że to tu chcę położyć. Jakieś bliźniacze płomienie tutaj z przeszłości się pokrzywdziły wzajemnie i dlatego czuliście potężne przyciąganie, ale jednocześnie nie mogliście być razem z takich czy innych względów. I to tutaj sprawiło, że skorpion ma zablokowane serduszko. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, nie będzie dotyczyć każdej osoby, to jest niemożliwe. Jak sobie jakiś skorpionek życzy czytanie osobiste, indywidualne, serdecznie zapraszam. Mail tu będzie pewnie na dole gdzieś, tu szukajcie, albo tam u góry. gdzieś będzie na stronie. Uważaj, co projektujesz na zewnątrz, ponieważ te cechy, które podziwiasz u innych osób, są także w tobie, ale te cechy, których nie cierpisz u innych, także są w tobie, ponieważ każdy człowiek jest dla ciebie, dla każdego z nas twoim odbiciem. Więc jeżeli widzisz w innych coś, czego nie cierpisz, no to tutaj kwestia, przydałoby się popracować troszeczkę, prawda? Uwolnić te rzeczy, które są niefajne, bo jeżeli ty widzisz to w innych, znaczy, że to jest w tobie, a jak to jest w tobie, przyjdzie ktoś nowy i to zobaczy w tobie, to co się stanie? Spodoba mu się, skoro tobie się nie podoba? No rozumiecie, po prostu popracujcie na tym, żeby to pouwalniać. I mamy przyjaźń. Dbaj o wszystkie takie połączenia przyjacielskie w twoich relacjach, bo wtedy, słuchajcie, ta miłość właśnie, jeżeli poczujesz miłość do przyjaciela swojego, do kogoś bliskiego, rodziny, to to uczucie sprawi, że otworzy ci się to serduszko i wtedy szybciej przywołasz tą osobę do twojego życia. Twoje życie miłosne się poprawi. Tyle, skorpionki. Trzymam mocno kciuki, żeby udało wam się serduszko otworzyć i właśnie fantastycznie przeżywać miłość. Czy to jako single, czy słuchajcie, w stałych związkach. Dobra, kochani, tyle dla skorpionka. Tak, kończymy wodę, będziemy lecieć. Teraz znowu mamy ogień, czyli strzelce teraz będziemy mieli. Okay. Czyścimy karty. Strzelce. Dobrze. Dobra, kochani, lećmy ze strzelczykiem. Czyli co idzie nowego do miłości, przepraszam, do strzelca w miłości, w relacji, w związkach. Arcykapłan, czyli jakieś sposoby myślenia, postrzegania, jakieś stare przyzwyczajenia, jakieś to, jak widzisz siebie w tej relacji, jakie role widzisz, jak siebie jako partnera, czy jako ofiarę, czy może jako kata. Poszukujesz równowagi, czy idziesz po starych programach, które gdzieś tam z pokolenia na pokolenie twojej rodzinie były przekazywane. Jakaś potrzeba, słuchajcie, nauczenia się czegoś nowego. Nieważne w jakim się jest wieku, zawsze można się nauczyć czegoś nowego, jeśli chodzi o relacje. Arcykapłan to też jest Saturn, słuchajcie. Saturn i wszystkie lekcje, które związane z Saturnem. Siła. No, tu ewidentnie jest pokazane. Potrzebne jest tu partnerstwo tobie. Partnerstwo, a nie jakieś stare schematy postępowania, stare struktury, stare sposoby myślenia, postrzegania może też siebie, związku jako tako. Zobaczcie, arcykapłanka nam się odwróciła, czyli jakby nie idziesz za głosem swojej intuicji, nie podejmujesz decyzji. Zatrzymałeś się tu, strzelcu, w miejscu. I to ci odbiera twoją siłę. Odbiera ci to siłę. Odbiera ci to twój ogień wewnętrzny. Czujesz się przygaszony. Pamiętajcie, że to jest czytanie ogólne. Nie może z wszystkimi rezonować. Dokładnie, ja to mówię do jakiejś strzelcy z mistycznego ogrodu. Jaki strzelec tu czuje, że utracił kontrolę nad swoim życiem, nad może relacją, może nad związkiem, ale też jednocześnie, strzelcu, oddzieliłeś się od swojej intuicji, od tej swojej wewnętrznej mądrości. Tutaj czuję, jakby po prostu strzelec mówił, wszystko mi jedno już teraz mi jest wszystko jedno. No, takie zrezygnowanie też czuję, słuchajcie. Ewidentnie takie zrezygnowanie i czegoś nie widzisz, strzelcu, to na pewno, bo masz księżyc i to jest iluzja i tutaj masz arcykapłankę i tu jest pokazane, że ta iluzja powinna polecieć. Powinieneś pozwolić sobie, żeby ta iluzja, ten woal opadł, żebyś dostrzegł, strzelcu, jaka jest prawda na temat tej sytuacji. Ta sytuacja wywraca cię zupełnie z twojej równowagi. Kompletnie wybija, wytrąca cię z twojej równowagi, bo to jest baran, on jest energią ognia też i on jest wywrócony. Zobaczcie. On jest po prostu wywrócony. stoi na głowie. Tak samo arcykapłanka, czyli całe twoje wnętrze jakby stoi na głowie. Czyli nie widzisz czegoś w taki sposób, w jaki powinieneś zobaczyć. Zobaczcie, wypaliła mi się świeczka u was, przy was. Strzelce. No. Ewidentnie tutaj jest pokazane, ta świeca mi pokazuje, że coś się wypaliło. Coś się tutaj skończyło, coś się wypaliło. Trzeba by zastanowić co i uwolnić to, kochani. Przestań to trzymać, bo ja mam wrażenie, że tutaj, bo cesarz w rewersie to już jest taka obsesja, słuchajcie, na zasadzie trzymam to tak, że po prostu aż mi się ostatnimi siłami, choćbym ostatnią tchnieniem, to ja to będę trzymać. Ale ty nie wiesz tego, strzelcu, że jeżeli zostawisz to za sobą, bo to jest twoja ciemna noc duszy, jeżeli zostawisz to za sobą, pójdziesz w nowe, jeżeli wybierzesz białego wilka, czyli pójście do prawdy, do światła, to wtedy doświadczysz dużo bardziej fajnych rzeczy niż wcześniej i w końcu masz szansę na rozkwitnięcie i masz siłę, by to zrobić. No, masz siłę, by to zrobić, strzelcu. Pytanie, czy się tego podejmiesz. Zobaczmy tego cesarza w rewersie dla mistycznego ogrodu. Co tutaj te karcioszki nasze z małe arkana, co tu dopowiecie nam? Co tu jest najważniejsze jakby? Może czegoś jeszcze nie powiedziałam tu o tej karcie. Mistyczny ogród. 25-31 styczeń dla strzelca. Miłość, relacje, związki. Ewidentnie przyblokowanie. Zobaczcie, jest totalna blokada. Bardzo dużo kart wypadło. 8 w rewersie, czyli nie odeszłeś od tego, co sprawia, że wytrąca cię z równowagi, bo masz 2 pentakli w rewersie też. Czyli to, że odeszłeś, nie odeszłeś od czegoś, wytrąca ciebie kompletnie z równowagi. Król kielichów, rycerz buław, paź buław i słuchajcie, 6 kielichów. Może to być jakaś relacja przeszła, wcześniejszych wcieleń albo po prostu jakiś bliźniaczy płomień, bratnia dusza. Czujesz się bardzo połączony z tą osobą, ale jednocześnie jest tutaj ogromna krzywda między wami się zadziewa. I teraz słuchaj, jeżeli uwolnisz się z tego, pozwolisz sobie na odejście, to tutaj masz jakąś nową ofertę. Zbliża się jakiś fajny mężczyzna albo kobieta. Ktoś nowy, ktoś, kto potrafi kochać, docenić, uszanować, ktoś, kto jest pełen pasji, radości życia, potrafi działać. Ale tu też jest pokazane, strzelcu, że to ty masz wrócić do swojej energii i zacząć działać. No, nie czekać tutaj po prostu, aż się samo zadzieje, tylko ruszyć pupkę z tego, odważyć się na to. No i przede wszystkim z dystansem patrzeć na pewne rzeczy większym dystansem. Ale ja to ewidentnie czuję, zostaw to za sobą, bo 18 to jest 1 dodać 8, to jest, słuchajcie, 9. Zostaw to za sobą, bo to cię męczy, to cię dręczy. To sprawia, że kompletnie strzelec nie jest sobą. Kompletnie. Jeżeli zapytasz, jesteś osobą samotną, czy tu kogoś poznasz, no to słoneczko. Ten tydzień jest słaby na poznawanie nowych osób, które będą w równowadze. Możesz poznać, bo masz kartę siły, ale to będzie osoba, która przyjdzie z jakimiś karmicznymi obciążeniami, jeszcze nieuleczonymi, nieuzdrowionymi, pozbawiona zupełnie równowagi wewnętrznej, która będzie próbowała wszystko kontrolować w obsesyjny sposób. Więc pytanie, czy chcesz tego? Czy na pewno tego chcesz? No, karty mi poleciały, słuchajcie. Zobaczcie, kiedy uda wam się zostawić to coś, to dziadostwo, bo to jest dziadostwo, słuchajcie, czego się trzymacie. No, masz szansę na spotkanie twojej bratniej duszyczki, która będzie wyglądać troszeczkę inaczej niż ty sobie wyobrażasz, ale ona czeka, żeby przyjść. To jest to, co tu pokazane jest, tak? Ta miłość, którą ty tu masz i trzymasz na siłę, to jest miłość nieodwzajemniona. Nie ma tu wystarczająco chemii, nie ma wystarczająco przyciągania. Ta relacja trwać nie może, słuchajcie. No. Podaruj sobie więcej radości w życiu. Ukochaj siebie najpierw, postaw siebie na pierwszym miejscu, a przyjdzie miłość. Kochani, bo widzicie, to tak działa. Jak myślimy o sobie jak o ofierze, to może się jedynie kat zjawić. A osoby, które są fajnymi osobami, to one nie myślą o tym, nie chcą takich związków, gdzie ktoś jest ofiarą, bo wtedy one są stawiane w roli kata. Więc, żeby przyszła do ciebie ta fajna osoba, która tu jest pokazana, musisz, Strzelcu, po prostu uwolnić to, co jest na pewno u ciebie nieodwzajemnionym uczuciem, a trzymasz się tego uparcie, i pozwolić sobie, by zrobić przestrzeń na nowe. I to coś nowe do ciebie przyjdzie. I to nieważne, czy jesteś w związku, czy jesteś singlem, a trzymasz kogoś kurczowo się z przeszłości. Uwolnić. I wtedy wchodzisz w fajną, nową energię. No. Dobra. Dobrze, kochani moi, moje strzelczyki, trzymam kciuki za was. I teraz już będziemy sobie szli do Capricorna, czyli koziorożca, tak? Koziorożec. Najpierw sobie weźmiemy te karty. Koziorożec, zobaczę, czy to się tu nagrywa ładnie. Dobrze. Koziorożec. O, jak szybko. Super. Koziorożcu kochany, jest dla ciebie ogromna szansa zmiany, odmiany losu na dobre, ale tutaj trzeba by spojrzeć inaczej na sposób, w jaki postrzegasz relacje, związek, sposób, w jaki postrzegasz miłość, sposób, w jaki patrzysz na rolę swoją w związku albo rolę partnera, partnerki w związku, bo widzę, że to jest to takie sztywne i to musi odejść. Tu musisz zmienić sposób myślenia, bo masz jakieś stare sposoby postrzegania tego, co powiedziałam. Karmiczne może nawet, albo przekazane ci z pokolenia na pokolenie. Trzeba by tu tutaj odmienić zupełnie. Masz szansę na to, by w swoim życiu rozpocząć na nowo, kreując swoje fantastyczne nowe życie. Natomiast, żeby to się zadziało, musisz podjąć najpierw decyzję o tym, by zakończyć to, co tam jest do zakończenia. Może właśnie jakieś sposoby myślenia, które przestały służyć. Zobaczmy sobie tu tego wisielca. Dopowiedzcie nam tutaj, kochani, dla koziorożca. 25-31 styczeń. Czym ten wisielec tutaj jest dla koziorożców? W miłości, w relacji, w związkach. Czym ten wisielec, jak sobie z tym poradzić? Jak sobie koziorożec ma poradzić z tą energią? Prosimy o odpowiedź, jak koziorożec ma sobie poradzić z energią wisielca w tygodniu 25-31. To już może być od 24, słuchajcie, tak czuję. Nawet 22 mi się teraz przedstawił. Ojejku, jakieś zblokowanie totalne, absolutna stagnacja tutaj. Może u ciebie po prostu w miłości się nic nie działo, nie dzieje, może nadal, i może po prostu nie wiesz, o co chodzi. To tutaj chodzi o to, by spojrzeć inaczej, spojrzeć szerzej, z szerszej perspektywy, pozwolić sobie na zmianę. Co tu mamy? Trójeczkę buław, 3 buławy mamy, czyli pozwól sobie, żeby to marzenie, to o czym marzysz, żeby to się spełniło, to musisz wykonać działanie, musisz się ruszyć. Natomiast wszystko się zadziewa w swoim czasie, słuchajcie. Też nie da się nic przyspieszać. I tu mamy 10 buław. Ewidentnie musisz zakończyć w jakiś sposób. Zobaczcie, bo tu mamy 3 buławy. Na tej karcie jest to fajnie pokazane. Jest 3 adoratorów, 1 pani, tak? Więc może tu jakiś koziorożec w ten sposób postrzega relację, że jakby dla ciebie może relacja z jedną osobą jest czymś trudnym do zrozumienia, albo odwrotnie, albo tak bardzo trzymasz się tego, że tylko ma być mężczyzna i kobieta w związku, że na przykład nie pozwalasz swojemu partnerowi albo partnerce na przykład relacje, znajomości, nie wiem, tam przyjacielskie, koleżeńskie, nie takie żadne jakieś takie flirty, nie wiadomo co, nie, tylko takie po prostu normalne relacje, jak to w pracy na przykład, albo jakieś osoby, które się znało wcześniej, prawda, a nie romantyczne jakieś miłości, żadne takie rzeczy, tylko Tak tu czuję, że tu jest jakieś takie, kurczę, takie bardzo sztywne patrzenie na właśnie relacje, związki, bez dawania jakby szansy temu takiego luzu jakiegoś. Ale znowu, żebyście tego źle nie odebrali, nie chodzi mi o to, żeby namawiać do jakichś związków takich poligamicznych, albo tam, żeby mieć 15 ludzi, tak? Nie, nie o to chodzi, tylko po prostu o to chodzi, że czasem na przykład stare wydarzenia, wcześniejsze, o zobaczcie, oszustwo, czyli ktoś tutaj oszukał ciebie i ty masz taki sposób patrzenia na kobiety może, albo na mężczyzn, że to są oszuści, że są kłamcy, naopowiadają, a potem i tak wszystko rachciach kończy się. No, tak to tu jest pokazane. Pamiętaj, że ta osoba, która ciebie skrzywdziła, to była tylko jedna osoba z miliardów ludzi, którzy są na świecie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Pamiętaj, że przyciągasz, bo tu masz przyciąganie, prawo przyciągania, przyciągasz to, czym jesteś. Więc jeżeli pragniesz osoby uczciwej, bądź uczciwy. Tak? To jest bardzo ważne, kochani. No, bo przyciągamy to, czym jesteśmy. Dobra, koziorożce, zobaczmy. W każdym razie jest szansa na fantastyczny nowy początek, bo macie koło też fortuny, czyli odmiana losu naprawdę wspaniale. Zobaczcie, uwolnij swojego eksa. No, a o czym ja mówię cały czas? No. Może ty już nie jesteś tą osobą, ale może tyle o niej myślisz, jakby po prostu dalej z nią był. No, uwolnij się. No. Żeby przyciągnąć do życia nową osobę, musisz uwolnić dawne osoby i stać się osobą szczęśliwą, z samym sobą. Dopiero wtedy może przyjść do ciebie, słuchaj, zmiana, odmiana, nowa osoba. Trzeba zrobić przestrzeń dla tej nowej osoby. Uwolnij stare żale, pretensje, przebacz, wybacz. Nie dlatego, że ktoś zasługuje, tylko dlatego, że ty zasługujesz na spokój wewnętrzny i na nowy początek. Zobaczcie, przyjaźń. Dbaj o relacje przyjacielskie, ponieważ te relacje przyjacielskie sprawiają, że mamy szansę poczuć radość, miłość, taką wesołość, a to, jeżeli takie coś poczujesz w sercu, no to w serduszko ci się zapali i to się robi jak taka latarnia morska, która przywołuje osoby, które też pragną miłości. Żebyś mógł miłości zaznać, koziorożcu, musisz sobie serduszko zupełnie otworzyć pięknie. Ono tu jest w miarę otwarte, jest ok, ale trzymasz stare urazy. A to jest jak takie śmierdzące toksyny, które trzymasz w sobie. Jakbyś w domu nie wynosił śmieci przez rok, to sobie pomyśl, co by było. A jak długo trzymasz te urazy tu? No, tak samo działa, słuchajcie. Power, czyli siła. Instynktownie wiesz, co jest dla ciebie dobre, a co jest niedobre. I masz siłę, żeby powiedzieć nie i odejść w każdej chwili. Czyli jeżeli masz od czego odejść, to słuchaj, ty masz, koziorożcu, siłę, żeby to zrobić. Koniecznie zobaczcie sobie jeszcze ascendent, może słuchajcie, Merkury, bo to jest komunikacja, może Wenus, bo to jest właśnie miłość, żebyście zobaczyli pełny obraz tutaj tej sytuacji. Także wszystkiego dobrego, kochane koziorożce. Trzymam tu kciuki za was, się wszystko udało. A my lecimy już do wodnika. Wodnik. Najpierw zobaczymy, co idzie nowego do wodnika. Wodnik, co idzie nowego? Jakiś wodnik jakby, no bo karta gwiazdy, no to jest karta wodnika, a tu jest odwrócona, tak jakby wodnik był wywrócony ze swojej energii. Może się nie czujesz najlepiej, może tu ze zdrówkiem czujesz, że coś nie tak, no właśnie. Dla jakichś wodników tutaj widzę, że relacje, stałe związki, jakieś małżeństwo może się kończyć i tu wodnik, dlatego możesz poczuć, jakby ci się świat zawalił, w znaczeniu jakby twoje marzenia się... Ojejku, i słoneczko też wszystko, co ty te rewersy, aż patrzę, czy tu, ale... Jejku, wodniku kochany. W tym tygodniu, wiecie co, może dlatego, bo to tak jest, że jak wchodzi energia wodnika, teraz chyba 20 albo coś takiego wchodzi energia wodnika i jeszcze macie erę wodnika, to tutaj Wszystkie cienie, jakieś problemy, coś co pozawijane pod dywan, czy to związane ze stałymi związkami, relacjami, małżeństwami, spełnianie marzeń, wiara, nadzieja na przyszłość lepszą. Jeżeli Ty tutaj, wodniku, poczujesz w tym tygodniu wszystko w negatywności, to znaczy, że wyrzuca Ci po prostu negatywne rzeczy, które jeszcze masz w sobie. To jest takie ostateczne sprzątanie, żeby los odwrócił się dla wodnika na lepsze. Wchodzicie, wodniki, w fantastyczny czas dla Was. Fantastyczny czas. Bo i era wodnika teraz jest i teraz jeszcze podwaja się to przez Wasz znak. Ale słuchajcie, wodnik jest bardzo towarzyską osobą. Wodniki to są osoby, które bardzo lubią kontakt z ludźmi i chcieliby, by te kontakty były fajne, ale jednocześnie nie zawsze potrafią te kontakty utrzymywać sami w dobrym komforcie jakby, tak? Czyli sami sobie często szkodzicie, wodniki, w tych relacjach, trzymając się bardzo kurczowo jakichś dawnych, starych sposobów myślenia, postrzegania, działania. Może tu chodzi o role, jakie widzisz na przykład dla mężczyzny, kobiety w związku, może swoją rolę. Ewidentnie tutaj czuję, słuchajcie, takie poczucie bycia ofiarą, pokrzywdzonym, gdzie los się jakby odwrócił od Ciebie, tak czujesz, jakby szczęście się od Ciebie odwróciło, ale to nie jest prawda, to się tylko zadziewa, żebyście mogli to posprzątać. Zobaczmy tutaj, dopytajmy jeszcze, ta gwiazda tutaj w rewersie, czym to jest tu dla wodników, tak głównie dla mistycznego ogrodu oczywiście. No zobaczcie, mamy dziesiątkę buław i asa mieczy, czyli trzeba przejrzeć na oczy, jakaś głęboka prawda musi tu przyjść do wodnika. Musisz, wodniku, zrozumieć, że to, co się zadziewa, ten ból właśnie, który się tu u Tobie zadziewa, to się to nie zadziewa po to, żeby Ciebie skrzywdzić, tylko żebyś mógł to uwolnić, zostawić za sobą już. Możliwe, że tu wodniki kończą. Nie wiem, czy wszyscy kończycie, jak to czujecie. Z kim rezonuje, to bierzcie, a z kim nie rezonuje, to zobaczcie jeszcze ascendent Merkurego, bo to jest komunikacja też, i Wenus koniecznie. Co tam macie i sobie sprawdźcie też, bo tam będziecie mieć dodatkowe informacje, bo tu czuję, kochani, że dla wielu z Was jest to wyjście z nocy duszy jakby, z ciemnej nocy duszy. Jest taki, w rozwoju duchowym, taki okres właśnie, kiedy się błądzi po takiej ciemnej nocy duszy i tam się przeżywa same trudne rzeczy, same trudne emocje, słuchajcie, ból, cierpienie, krzywdę i także oczywiście w związkach, w relacjach. I tutaj to czuję, że ja to mówię, to czuję do wielu wodników, kochani, do wielu wodników. Co Wam wyrzuci? Jakieś przykre rzeczy. Chodzi o to, żeby zwrócić na to uwagę i się zastanowić, co ja czuję w tym momencie. Tak naprawdę emocje i uczucia są najważniejsze, słuchajcie, kiedy tu schodzimy. Nie dlaczego się to zadziało, tylko co ja poczułem, kiedy się to zadziało. I jak się nad tym zastanowisz, skupisz, uda Ci się może to uwolnić, bo tu wygląda, jakby Saturn mówił: przepraszam Cię bardzo, ale ta lekcja jest niedokończona, ja Ci tego tu nie zamknę, nie uwolnię, nie zamknę Ci tej księgi Akaszy już, bo tu Ty musisz jeszcze coś zrozumieć. A Ty tego jeszcze nie rozumiesz. Ta prawda, to zrozumienie musi przyjść. Zobaczmy, może jeszcze tutaj tego arcykapłana. Jedną kartę poproszę. Co tu mamy? 9 mieczy. No dokładnie, stres, takie zamartwianie się. I jeszcze zobaczmy to słoneczko tutaj w rewersie. Piątka kielichów. Tak, brak wybaczenia, brak zrozumienia, takiego żalu, taki żal jakiś o przeszłe wydarzenia do kogoś, trzymanie się takie kurczowo, cierpienia, bólu, jakaś żałoba dosłownie, więc ktoś tu może stracił kogoś i dlatego jest taki właśnie w takiej energii wywróconej jakby, ale tutaj głównie czuję taka agresja spowodowana, agresja albo już taka obojętność też. Spowodowane to jest, słuchajcie, przeszłymi wydarzeniami, które były bardzo stresujące, i może też jakiś zakończony związek. Też tak tutaj czuję. Jejku, cóż ja taką chrypkę mam, słuchajcie. Ewidentnie wodniki czegoś nie wypowiadacie, bo wy macie powietrzny znak, a gardło też jest związane wypowiadanie, prawda, z tym, więc uwolnij swojego byłego. No zobaczcie. No, uwolnij swojego byłego. Nie musisz z nim być dalej, ale na przykład myślisz o nim dużo, mówisz o tej osobie dużo, tak? Do innych myślisz o tym dużo, więc trzymasz to nadal. I to nie jest uwolnione. To musisz uwolnić, żeby wejść w nowe. O, współuzależnienie, dokładnie. To jest toksyczne. To, co musisz uwolnić, to jest toksyczne. To jest takie uzależnienie, które wpływa na twoje życie dalej i na to, że nie możesz znaleźć szczęścia, równowagi, no i później też tego partnera, tak, docelowego. Miej otwarty umysł, ponieważ twoja pokrewna duszyczka będzie wyglądać inaczej, niż ty sobie wyobrażasz. Pozwól sobie na flirt, pozwól sobie na bycie takim bardziej radosnym, wesołym, nie bądź taki zawsze, wiecie, spięty taki tutaj, odtąd, dotąd i tyle, zdenerwowany. Właśnie, przestań mówić o byłym. To tu tak czuję, poflirtuj troszeczkę, otwórz się, jeżeli jesteś już osobą, która może to robić, bo jest wolna, tak? I tu, jeżeli myślisz o kimś konkretnym, to masz tutaj podpowiedź, że to może być ta jedyna osoba. Już poznałeś tą osobę, która ma być swoim docelowym partnerem, wodniku. No, poznałeś tą osobę. Możliwe, że odrzuciłeś tą osobę, bo ci się wydawało, że to nie jest ta osoba. Może to jest tutaj ten brak zrozumienia, może to do ciebie ma dotrzeć. No, że ty znasz tą osobę, jest blisko ciebie. Prawda, głęboka prawda. I ta prawda może cię zaboleć w pierwszym momencie, bo zrozumiesz, że jejku, co ja robiłam, tak? Odrzucam taką osobę. Po prostu nie wyrzucaj sobie nic, tylko, bo tu też masz iluzję i czegoś nie widzisz. Pozwól sobie na to, by się to zmieniło, odmieniło, idź i powiedz tej osobie. Jeśli masz możliwość oczywiście, co czujesz, tak? Zrób ruch, wykonaj ruch. Nie czekaj, aż się samo wszystko zadzieje, bo się nie zadzieje. Bo ty masz przyblokowaną swoją energię przez samego siebie. Dobra, wodniczki, tyle. No i mamy rybeczki. Mamy rybeczki. Och, jak cienko piszczę. Dobrze, rybki. 25, 31 stycznia. Miłość, relacje. Jak poleciało. No, odwróciło się, słuchajcie, więc tak muszę dać. Czyli rybki tutaj gdzieś straciły równowagę. Może masz wrażenie, chaos, no. Jakiś chaos u rybki jest. Może masz wrażenie, że straciłeś kontrolę nad swoim życiem i tak, no właśnie, nie zmierzasz w kierunku spełnienia swoich marzeń, jakby to było przyblokowane. Zobaczcie, jakaś transformacja została przyblokowana u rybek. Pamiętajcie, że to jest czytanie ogólne. Jak nie rezonuje z tobą, sprawdź sobie jeszcze ascendent, może Merkurego, Wenus, to co dotyczy związków i miłości. Księżyc ewentualnie, to co ukryte, odbite, tak? Czakra gardła, zobaczcie. Czegoś nie wypowiadacie, rybki. I to sprawia, że wasza równowaga jest za... jak to się mówi? Zaburzona. No. Kosmiczne karty, powiem wam. No zdecydowanie rybki nie działają, żeby zakończyć ostatecznie połączenie z energią karty diabła. Czegoś nie widzisz, jest potrzeba, żeby przejrzeć na oczy, żeby poszerzyć perspektywę. Może, wiecie jak to jest, kochanie, jak się patrzy na coś, wyobraź sobie, że masz obraz przed sobą, ogromny obraz, który ma mnóstwo szczegółów. Kiedy będziesz patrzeć na ten obraz, stojąc tuż przy nim, zobaczysz tylko jakiś obszar tego obrazu. Zrobisz krok do tyłu i już widzisz więcej. Zrobisz 3 kroki do tyłu, widzisz cały obraz. O to chodzi, kochani. Zrób kilka kroków do tyłu i przyjrzyj się tej sytuacji, bo masz przyblokowaną transformację. Coś jest niezakończone. Nie kreujesz swojej nowej rzeczywistości i dalej trzymasz się czegoś, co jest takim współuzależnieniem, ja bym powiedziała. Absolutnym współuzależnieniem. A tu trzeba to zakończyć już. Bo ta energia już się zadziała, już się dużo udało zrobić, ale jeszcze ona powinna po prostu zniknąć, żeby się tu w ogóle nie pojawić. To jest oczywiście ego, które jest kompletnie wywrócone i tak się wymądrza, że hej. No, bo ta karta diabła to jest w ogóle ego samo w sobie. Taka przemądrzałość troszeczkę. Czyli to ego może ci troszeczkę zdziwiać, wymądrzać się, jakieś filmy ci kręcić takie kosmiczne. Okłamywać cię. Ewidentnie to jakieś samo okłamywanie się czuje. I takie przyblokowanie. Wiecie co, spróbujmy najpierw tu w rewersie, czym jest ta karta diabła. Pamiętajcie, tak jak mówię, że to nie jest dla wszystkich. Sprawdźcie sobie jeszcze ascendent, Merkurego, Wenus, ewentualnie Marsa, bo tutaj karta, no i Saturna, bo karta diabła, no to Saturn, nie? Co tu mamy? 8 kielichów, tak, trzeba odejść od tego. Królowa Buław, ty doskonale wiesz, co zrobić, ale jednak nie robisz tego. Natomiast w tym tygodniu przyjdzie do ciebie absolutne zrozumienie, co masz zrobić, żeby spełnić to swoje marzenie i się z tego ruszyć. Zobaczmy jeszcze na kartę śmierci w rewersie. Co ona nam tu wnosi? Dla tych osób, dla których jest to typowo taki rezonujący rozkład. Co to wnosi tu dla tych osób? Ta karta w rewersie, karta śmierci. Poza tym, że jest przyblokowany, transformacja. 5 pentakli, 10 mieczy, ojejuś. I królowa pentakli. Czujesz się osobą pokonaną po prostu. Czujesz się tutaj. To coś cię kompletnie wytrąciło z równowagi. Czujesz się osobą absolutnie pokonaną. Nie jesteś w stanie wykonać ruchu, bo to, co się zadziało, odebrało ci całą siłę. I wytrąciło z równowagi. Jednocześnie zablokowało... zablokowało ci działanie. Ja czuję, że tu ktoś z was próbował zrobić więcej, niż był w stanie, albo za szybko. I to kompletnie rybki wytrąciło z równowagi. Kompletnie. Jest tu podpowiedź, jak sobie poradzić. Królowa pentakli. Potrzebna jest przede wszystkim tutaj tak, zadbaj o siebie, zadbaj o zdrowie, powróć do równowagi, dopomóż swojemu ciału, aby powróciło do równowagi, pozwól sobie na powrót do równowagi psychicznej też, emocjonalnej. Bardzo tu czuję zdrowie, słuchajcie, bardzo układ nerwowy, ale to tak... Jejku, powiem wam, aż łącznie z takim porażeniem nerwowym, kiedy jest problem z chodzeniem. Aż mnie gardło ścisnęło. Uważajcie, kochane rybki, bardzo, bo długotrwały stres potrafi spowodować nawet, kurczę, jakiś paraliż, wylew. Jejku, ja was nie chcę straszyć, ale... Ta karta mówi, zadbaj o zdrowie. Za wszelką cenę teraz skoncentruj się na swoim zdrowiu. Odstaw wszystko na bok. Zakończ to, co dla ciebie było takim stresem. W ogóle odetnij się od tych osób, bo teraz ty potrzebujesz odpoczynku, regeneracji. Zostaw za sobą to, co ci ból, przykrość, co było dla ciebie taką biedą, jak ktoś cię zostawił, porzucił. Czujesz się tu osamotniony, zostaw to. Zostaw to za sobą. Bądź królową pentakli. Skup się na sobie. Pozwól sobie na to, żeby postawić siebie na pierwszym miejscu. Pozwól sobie na przyjemności. Pozwól sobie na to, by twoje uczucia ciebie kierowały. Twoje serduszko, twoje ciało, niech ci to kieruje. Coś tu jest nie tak bardzo, kochani. Bardzo. Uważajcie, rybki. Jejku, aż normalnie te moje rybki, które tu mnie słuchają, rybeczki. Bo ja sobie porozmawiam tu z tymi moimi rybkami. Szczególnie z jedną, bo cały czas mam jedną moją rybeczkę tu na myśli. Jak mnie słuchasz, to pewnie wiesz, że o ciebie chodzi. Oj. No, patrzcie, jaki chaos. Wycofaj się, zobaczcie. Wycofaj się ze świata, daj sobie czas na regenerację. Uleczanie, uzdrawianie. Tutaj jest mowa o jakichś rodzinnych sprawach. Może rodzina twoja, relacje rodzinne ciebie tak wytrąciły. Pozwól sobie na regenerację. No. Jejuś, powiem wam. Pamiętaj, że fantastyczne rzeczy są warte, żeby na nie poczekać. Tu masz kartę gwiazdy, czyli masz szansę na spełnienie marzeń, ale trzeba tu najpierw posprzątać. No. Jakieś relacje takie, słuchajcie, karmiczne albo z wcześniejszych wcieleń, jak masz świadomość, że ta osoba może być z tobą związana głębiej niż w tym życiu tylko, czyli dalej we wcześniejszej inkarnacji, jeżeli taką masz wiedzę, jeżeli masz taką świadomość, to masz potwierdzenie, tak znaliście się wcześniej. Ale jednocześnie, kochani, bardzo często takie relacje są toksyczne. No, tu położę, tak to czuję. To jest taka relacja, która tobie blokuje zupełnie twoją siłę wewnętrzną, twoją kreatywność, twoją twórczość. Kompletnie. I powiem wam coś, kiedy uda ci się dostrzec światełko, kiedy uda ci się dostrzec prawdę, poczujesz ogromną ulgę. I później zjawić się może u ciebie ktoś, kto jest warty właśnie, żeby na niego zaczekać. I wtedy może to być ta osoba jedyna, na którą warto czekać. Możliwe, że już znasz tą osobę, ale nie uświadamiasz sobie, że to jest ta osoba właśnie. Trzymasz się czegoś toksycznego. Zaufaj, że wszystko, co się zadziewa teraz, nawet jeśli to jest przykre, zadziewa się tobie po to, żebyś mógł odnaleźć prawdę. I trzymaj wiarę i nadzieję w to, że ci się uda. Trzymam kciuki, rybeczki, kochane moje. Pozdrawiam moje perełeczki, rybeczki. Ojejuś, no dobrze, kochani. Miałam wam nie robić, wybierz kartę, no ale jak ja mam teraz wam nie zrobić, no? Przecież, jejku, muszę wam zrobić. No dobrze, to niech tak jest. Czyli teraz sobie zrobimy, wybierz kartę dla wszystkich znaków. Weźmiemy sobie też te karty, bo coś bardzo je czuję dzisiaj, słuchajcie. Dobra, 3 stosiki. Jak to było? 25-31 styczeń dla mistycznego tarota, moich misiów kochanych. Tak was wszystkich uwielbiam, że normalnie bym was zjadła, jakbym mogła. Znaczy, ale tak zjadła, wiecie, żeby was nie zjeść, no tak wiadomo, z miłości. Ojejuś. Damy radę, kochani. Coraz lepsze są energie. W lutym będzie łatwiej. Ach, nie odwracać mi się tu. I tutaj. To musiałam wyciąć, żebyście nie podglądali, co tam było. No. Pierwsza. Druga. Trzecia. Okej. Wezmemy sobie może jeszcze małe arkana po jednej. Jeszcze drugi, trzeci stosik, proszę. Dobra. Jejku. Dobra, mamy 3 stosiki, pierwszy, drugi, trzeci. Pierwszy to jest kryształ górski, piramidka, drugi awenturyn, trójkącik i trzeci kalcyt, słuchajcie, żółty, taki kamyczek surowy. Idźmy po kolei. wierszy. No znowu ta energia, słuchajcie, takiego braku przestrzeni, braku spokoju, braku ciszy, braku zrozumienia, braku przemyślenia, braku poświęcenia czasu samemu sobie. A tu to jest bardzo konieczne, żebyś mógł spełnić marzenia. I co tu masz jeszcze? Królowa Pentakli. Jeżeli te energie Ci się pojawiły na Twoim czytaniu też, Twojego znaku, masz potwierdzenie, że te karty są dla Ciebie bardzo ważne. Może sobie zobacz jeszcze raz, wtedy przypomnieć, co ja tam mówiłam. Kochani, bardzo trzeba zadbać o swoje zdrowie, o to, żeby dać sobie czas, dać sobie spokoju trochę. Takie wejrzenie w siebie, takie spojrzenie, czego ja pragnę, czego ja potrzebuję, bo tutaj to jest wywrócone, czyli Ty tego sobie nie dajesz po prostu. Jednocześnie bardzo się skupcie na zdrowiu, kochani, i cokolwiek robisz, czymkolwiek się zajmujesz, masz szansę spełnić to marzenie, ale konsekwencja, spokojne działanie, pomalutku do przodu, zatroszcz się pierwsza o swoje zdrowie pod każdym względem, pomalutku do wszystkiego podchodź, jeżeli trzeba, zwolnij działanie, bo królowa to jest energia no, najwolniejsza w tarocie. Pozwól sobie na przyjemności. Pozwól sobie postawić siebie na swoim pierwszym miejscu czasem. Albo w tym momencie właśnie, to jest potrzebne. Wycisz się. Idź w to wyciszenie, bo tu jest pokazane, że tego u Ciebie nie ma. A jest Ci to bardzo potrzebne, żeby się na chwilkę wyizolować od świata po prostu. Zaufaj. Ta sytuacja wzywa Ciebie, żebyś podtrzymywał wiarę, że to się zadziewa dla Twojego najwyższego dobra, bo tu masz kartę gwiazdy, czyli wszystko jest w porządku, wszystko idzie w dobrą stronę, jesteś na dobrej drodze, tylko wytrzymaj jeszcze. I mamy tutaj pokrewną duszyczkę. Jeżeli masz tu jakieś pytanie, czy to jest Twoja pokrewna dusza, tak, masz tu odpowiedź, że tak. Dbajcie o siebie, jedyneczki. Dobra. Dwójeczka z awenturynem. No, tu jakaś wieża musi polecieć, kochani. Oj tak, ewidentnie. Jakiś związek, jakaś wieża, nie widzisz tego. Masz zupełnie inne spojrzenie na ten temat. Potrzeba jest tutaj otwarcia się na nowe perspektywy. Może pobądź troszkę sam. Może się skup, tak w sobie się zastanów. Porozmawiaj z siłami wyższymi. Bo to ewidentnie jest pokazane, że potrzebujesz zmiany perspektywy, ale jednocześnie coś się tu musi zakończyć. Pozwól, żeby ta wieża, która chce polecieć, poleciała. Jest to, ta sytuacja, ta relacja może jest dla Ciebie bardzo przykra, bo masz 10 mieczy i wieżę, więc tu trzeba by się skupić, słuchajcie, na uleczeniu, na uzdrowieniu. Skup się na tym, żeby uleczyć, uzdrowić siebie, może swoje serce, może jakieś relacje, bo to summa summarum pozwoli Ci ruszyć z miejsca, bo tu jest stagnacja w tym momencie. Wszystkie te karty pokazują rusz z miejsca i zakończ to, co trzeba zakończyć, co jest krzywdzące, bolesne. Wykonaj wysiłek. Jeżeli czujesz, że jakaś relacja jest wyjątkowo ważna w Twoim życiu, ale nie na zasadzie takiego współuzależnienia albo uzależnienia, albo obsesji czy czegoś takiego, tylko faktycznie miłość fajna, no to tu jest pokazane, wykonaj jeszcze wysiłek. Jeżeli masz jeszcze siłę i mimo wbitych mieczy w plecy chcesz dalej wykonywać jakieś tutaj ruchy, wysiłki, żeby to ratować, spróbuj, ale zrób to inaczej, bo tu jest pokazane, musisz spojrzeć inaczej na tą sytuację. Obejrzyj sobie może, tak jak mówię, Merkurego, co masz Merkurem, sobie sprawdź jaki znak zodiaku, co masz Wenus, i ascendent, bo to Ci pomoże, albo księżyc też. O, czekajcie, wisielec. To jest Neptun. Neptun. Neptuna sobie sprawdźcie. Co masz w Neptunie, sobie zobacz w kosmogramie. I może się zorientujesz po prostu, co to jest za rzecz, że Ty musisz tam inaczej spojrzeć. To Ci podpowie, natomiast jeśli chodzi o wieżę, słuchajcie, no to jest Mars, to jeszcze w Marsie możesz sprawdzić, jaki masz znak zodiaku, i potem obejrzyj sobie po prostu ten znak zodiaku tutaj i tam zobaczysz, co musisz uwolnić, co musi polecieć. Dobra. Tak jest. Aj, tutaj odwrotnie. Widzicie? Pokażcie, zobaczcie, jeszcze tak to dałam, czyli musisz to zakończyć. To, co ci szkodzi psychicznie, emocjonalnie, intelektualnie, co cię krzywdzi. Trójeczki, kalcyt. Pamiętaj, że jesteś kreatorem własnego życia. I tutaj jest pokazane, żeby się nie koncentrować tak bardzo na tym, co było, na starych programach, na starych przyzwyczajeniach, na starych sposobach działania, podejścia. Skup się, poszukuj nowych rozwiązań, bo masz pazia mieczy. Poszukuj nowych sposobów postępowania. Tak jakby podążaj w tym kierunku, żeby twoje relacje były jak najlepsze. Poszukuj takich rozwiązań. Nie trzymaj się starego. Nie powielaj starych, dawnych programów przekazywanych ci na przykład przez rodziców, nie wiem, tam otoczenie, środowisko. Stwórz taką rzeczywistość, jakiej pragniesz, bo taką masz szansę. Odpuść już próby kontrolowania. Pozwól, żeby sytuacja, która się chce zadziać, niech się zadzieje sama. Przestań próbować wszystko kontrolować. I jeszcze masz tutaj jakąś nową osobę i jest tutaj zachęta, żebyście się pomalutku poznawali. Ale pomalutku. Chodzi o to, że pomalutku. Dowiadujcie się, pytajcie, rozmawiajcie i nie skupiaj się, tak jeszcze raz powiem, na tym, co było. Na jakichś starych rzeczach, dawnych przyzwyczajeniach. Jak kiedyś na przykład jakiś związek był twój, jakoś tam, coś tam, tak robiliście, to nieważne, to już jest to, co było. Teraz sobie kreujesz nową relację. Więc nie może być tak samo, jak było. Każda relacja wnosi inną energię. Jest inny człowiek, inne potrzeby. No. Co jeszcze tutaj widzę, kochani, to trójeczki. Saturn tu ci mówi, nie zrozumiałeś tej lekcji, musisz ją powtórzyć. Zastanów się, o czym może tutaj być mowa. Może chodzi o tą próbę kontrolowania. Jeżeli myślisz, że jesteś w stanie coś kontrolować, to się zastanów jeszcze raz. Naprawdę. Bo słuchajcie, tak naprawdę nam się tak wydaje, ego nas tak oszukuje, że możemy kontrolować. Nic nie możemy kontrolować, kochani. W każdej chwili może być tak, słyszysz, stryk. I co? I nie ma człowieka. I co to jest za kontrolowanie? Czego? Możemy tylko kontrolować, czy mamy pełny żołądek, czy pusty i takie tam fizjologiczne rzeczy. No, albo na przykład idziesz spać, wstajesz, tak? Tu jest kwestia, zastanów się, po co ty tak szaleńczo chcesz to kontrolować, albo kogoś może, co gorsza. Bo to jest też śledzik. Oj, to słuchajcie, takich ludzi nikt nie lubi. Jeżeli ktoś śledzi jeden drugiego, nie porozmawia, tylko próbuje go poznać, dowiadując się gdzieś o nim za plecami, no to to jest, słuchajcie, ja bym powiedziała do widzenia takiej osobie od razu. No, zastanówcie się, trójeczki. Czy to wy, czy może ktoś was tak śledzi? Dobra, kochani, tyle w tym tygodniu. Do usłyszenia, kochani, w przyszłym tygodniu. Buziaki, niech ten tydzień będzie pełen miłości dla każdego z nas. A co?